między nimi taczają wojewodę, bo nie da się ich. Dramatyczne sceny rozgrywały się w ciągu ostatniej dekady. Miejmy nadzieję, że dzięki naszym badaniom i współpracy z Państwem unikniemy w przyszłości takich sytuacji. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Was na drugim forum Państwowej Służby Geologicznej poświęconym zagrożeniom geologicznym w Polsce, w szczególności problemom osuwiskowym. W pierwszym forum, od pierwszego forum minęło już półtora roku, no ale oczywiście ta przerwa spowodowana była pandemią. Miejmy nadzieję, że kolejne fora będą odbywać się już regularnie. Przypomnę, że ideą tych cyklicznych spotkań jest przedstawienie naszych zadań i podzielenie się z Państwem wynikami prac realizowanych przez Państwową Służbę Geologiczną. Zatem proszę Państwa, chciałbym przede wszystkim powitać pana doktora Piotra Dziadzio, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa, głównego geologa kraju. Serdecznie witam także panią Beatę Traczyk z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mam też przyjemność powitać pana Jacka Gołdę, dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Miło mi też powitać kierownictwo Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego w osobie pana doktora inżyniera Mateusza Demrata, dyrektora Instytutu. Szczególnie gorąco witam uczestników naszego forum, przedstawicieli starostw, urzędów miast, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich, przedsiębiorstw geologicznych, uczelni wyższych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, MSWiA, Biura Planowania Regionalnego, PKP Polskich Linii Kolejowych. Gościmy dzisiaj online ponad 300 osób ze wszystkich województw. Dziękujemy za tak bardzo liczny odzew. Proszę Państwa, przedstawię teraz krótko plan dnia. Program podzielony jest na trzy bloki. Pierwszy to wystąpienia wstępne. Druga zasadnicza część naszego spotkania to prelekcje naszych ekspertów. Część trzecia przeznaczona będzie na dyskusję. Nasi specjaliści odpowiedzą w niej na pytania, które mogą Państwo zadawać już teraz. W dolnej części ekranu, proszę zwrócić uwagę, znajduje się formularz, poprzez który można przesłać te pytania do nas. Jeśli nie zdążymy podczas tej sesji odpowiedzieć na wszystkie pytania, proszę się nie niepokoić. Odpowiedzi zamieścimy w najbliższych dniach na naszej stronie, o czym poinformujemy Państwa mailowo. W czasie naszego spotkania przewidujemy dwie 15-minutowe przerwy. Przypomnę tylko jeszcze, żeby te pytania były rzeczowe, krótkie i węzłowe. Proszę Państwa, zaczynamy zatem. Na początek o kilka słów poproszę doktora inżyniera Mateusza Damrata, dyrektora naszego Instytutu. Bardzo proszę, panie dyrektorze, o ile pan nas słyszy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry. Serdecznie witam wszystkich uczestników Forum Państwowej Służby Geologicznej. Bardzo się cieszę, że tak licznie odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie. Ponad 300 osób z całej Polski uczestniczy w aktualnej transmisji. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, także w zakresie rozpoznania i monitorowania zagrożeń geologicznych, jest nie tylko bardzo ważnym zadaniem państwowych służb geologicznej i hydrogeologicznej, ale także naszą misją.
Od kilkudziesięciu lat Instytut zajmuje się zagrożeniami geologicznymi, a od ponad 15 realizuje nasz flagowy projekt w tym zakresie. Mam oczywiście na myśli system ochrony przeciwosuwiskowej, prowadzony obecnie przez Centrum Geozagrożeń. Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że nasze badania dotyczące ruchów masowych odpowiadają standardom światowym. Wiem, ze współpracy z państwem mam na myśli przede wszystkim administrację samorządową, na barkach której spoczywa obowiązek prowadzenia rejestru osuwisk i terenów nimi zagrożonych, że spotykacie się z licznymi problemami. Mam nadzieję, że dzisiaj podczas forum przedstawione przez nas rekomendacje okażą się dla państwa wsparciem w codziennej pracy. Życzę udanego spotkania i inspirującej dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. A teraz przed nami wstępna prezentacja, którą wygłosi pan dr Tomasz Wojciechowski, kierownik Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego. Ta prezentacja będzie podzielona na dwie części. Będzie oddzielona wystąpieniami naszych gości. Panie doktorze, bardzo zapraszam. Dzień dobry. Szanowni państwo, żyjąc w Polsce, patrzymy na zagrożenia geologiczne z pewnym dystansem, takim dosłownym dystansem. Patrzymy na nie tak, jak widzimy je w doniesieniach prasowych. A w tych doniesieniach prasowych niemal każdego dnia jesteśmy informowani o wielkich trzęsieniach ziemi, które występują na całym świecie. Słyszymy o wybuchach wulkanów. Towarzyszy temu bardzo często zniszczenie całych miast, wsi. Mówimy bardzo często o ofiarach śmiertelnych, liczonych w tysiącach, tak bywa, prawda? Mówimy o ludziach zaginionych, o osobach rannych. I tak postrzegamy te zagrożenia w Polsce, nie zdając sobie sprawy, że one również występują w Polsce. Te zagrożenia w Polsce widzimy dopiero wtedy, kiedy dotykają nas bezpośrednio, kiedy jesteśmy dotknięci nimi w sposób bezpośredni. W samym roku 2020 roku, prowadząc monitoring sejsmiczny obszaru Polski, zanotowaliśmy 533 wstrząsy sejsmiczne. Oczywiście większość z tych wstrząsów nie była odczuwalna przez nas w sposób bezpośredni, była niewyczuwalna. No, niemniej jednak 27 z nich było wyczuwalna i o czym też informowani byliśmy w mediach. W Polsce występują również pionowe ruchy powierzchni terenu. Na mapie, którą prezentujemy, widać obszary i skalę tych przemieszczeń, jak ta powierzchnia terenu pracuje. Ruchy pionowe w skali roku około 2 mm, 3 w pewnych obszarach Polski. Mamy olbrzymi problem z wysadami solnymi. Mobilność ich powoduje, że na powierzchni dochodzi do deformacji powierzchni terenu. Mamy też problemy na obszarach górniczych, gdzie wpływ eksploatacji podziemnej i odkrywkowej powoduje szereg również deformacji powierzchni terenu, co prowadzi do uszkodzeń infrastruktury i zabudowań. I w końcu ruchy masowe. Ruchy masowe, z którymi w Polsce mamy chyba największe obecnie problemy, gdyż prowadzą one do jak największej zniszczeń. Te ruchy masowe, problem ruchów masowych największy jest na obszarze karpackim. Tych osuwisk tutaj jest zdecydowanie najwięcej. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że one występują niemal w całej Polsce. Również poza Karpatami obserwujemy i notujemy zniszczenia, czyli jest to problem dosyć poważny. Jak poważny jest to problem, pokazały lata katastrofalne 1997 i 2010, kiedy to mieliśmy do czynienia z wielkimi powodziami, którymi towarzyszyły katastrofy osuwiskowe. Wielkość tych zniszczeń, powiem tylko, że w samym roku 2010 zanotowaliśmy uaktywnienie się 1311 osuwisk, ale to są tylko te osuwiska, które my jako Państwowy Instytut Geologiczny otrzymaliśmy informacje. W tym wszystkim szczęśliwie, mamy szczęście w tym, że nie mamy tutaj ofiar śmiertelnych. Niemniej jednak skala problemu, finansowa skala problemu, skala zniszczeń jest olbrzymia. Według klasyfikacji światowych mówimy, że mamy do czynienia w tych latach katastrofalnych z bardzo poważnymi katastrofami. Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym Państwowy Instytut Geologiczny pełni rolę Państwowej Służby Geologicznej. Jednym z naszych zadań jest rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń geologicznych.
Pod tym kątem prowadzimy szereg obserwacji, badań, realizując szereg projektów. Jednym z nich jest monitoring geodynamiczny Polski. Monitorujemy sejsmiczność obszaru Polski. Każdy wstrząs sejsmiczny, jaki wydarzy się na terenie Polski, jest odnotowywany i później raportowany. Każdy z tych wstrząsów jest weryfikowany. Wiemy, gdzie jest epicentrum, na jakich głębokościach i wiemy, jakie ma magnitudę. Prowadzimy również satelitarny monitoring powierzchni terenu. Korzystając z danych, obecnie darmowych danych satelity Sentinel, ale nie tylko używamy tego sensoru, pozyskujemy dane z pułapu satelitarnego, przetwarzamy je. Poprzez kolejne zobrazowanie jesteśmy w stanie w skali milimetrowej, w skali roku, czyli dokładność bardzo wysoka, śledzić pionowe zmiany, jakie zachodzą na obszarze Polski. Przykład miejscowości Wapno, gdzie mamy tu problem z wysadem solnym. Miejscowość Wapno z roku na rok po prostu obniża się, prowadząc do zagrożeń obiektów budowlanych. No w tym roku powstało w tym miejscu o tego typu na przykład zapadlisko. Inny obszar monitorowany satelitarnie, górnośląskie zagłębie węglowe, tam wszyscy wiemy, są olbrzymie deformacje powierzchni terenu związane z podziemną eksploatacją górniczą. Sumarycznie te deformacje, obniżenia w historii całej eksploatacji przekraczają kilkadziesiąt metrów, 40-50 metrów. O takich obniżeniach tu mówimy i nawet po ustaniu eksploatacji te ruchy dosiadające nad wyeksploatowanym wcześniej pokładami węgla cały czas pracują. Celem tego projektu końcowym jest utworzenie serwisu informacyjnego w skali całego kraju. Chcemy po prostu utworzyć interferogramy dla całego kraju, żeby wiedzieć, gdzie tego typu zagrożenia jeszcze istnieją. Dbamy także o nasze wybrzeże. Jeden z naszych oddziałów, oddział geologii morza ulokowany w Gdańsku, prowadzi projekt Kartografia 4D, gdzie monitorowane jest, obserwowane jest całe wybrzeże bałtyckie. Tam mamy do czynienia z różnymi procesami, które modyfikują nam całe wybrzeże. No i w końcu system osłony przeciwosuwiskowej. Jest to temat na dzisiejszym forum kluczowy, jeżeli chodzi o nasze spotkanie właśnie. Jest to dosyć rozbudowany system, mówimy na to projekt SOPO, ten skrót, ten akronim już się przyjął wszędzie i tak będziemy pewnie o tym do końca tego forum też mówić. Jednym z głównych elementów tego projektu jest inwentaryzacja osuwisk. Musimy pierwszy rozpoznać, gdzie istnieje zagrożenie osuwiskowe, żeby cokolwiek potem na tych obszarach planować. Robimy to według instrukcji, która nadanej do stosowania przez ministra środowiska jeszcze w 2006 roku. Co ważne, wykonujemy zobrazowania poprzez kartowanie, terenowe kartowanie geologiczne w skali 1 do 10 i co ważniejsze na podkładach, konkretnych podkładach topograficznych i tak musimy te informacje postrzegać. W skład mapy, czyli prawda, tej inwentaryzacji wchodzi również interwencje. Dochodzi do, nawet po zamknięciu mapy dla danej gminy czy powiatu, dochodzi do incydentów, prawda, dochodzi do uaktywnień osuwisk, które wymagają aktualizacji kart osuwiskowych. Prowadzimy takie interwencje i te informacje również aktualizują nasze zasoby. Zasoby, które w niektórych przypadkach, już coraz więcej tych przypadków, są już nie do końca aktualne. Proszę pamiętać, że projekt SOPO prowadzony już jest 15 lat i część gmin, dosyć pokaźna część gmin, została zinwentaryzowana jeszcze przed 2010 rokiem. Przed chwilą pokazywałem slajd, gdzie mówiłem o tym, że w 2010 roku mieliśmy wielką katastrofę osuwiskową. Generalnie obraz przestrzennego rozmieszczenia tych osuwisk w tych gminach uległ zmian, dlatego też opracowuję metodykę podejścia do aktualizacji, bardziej już nie poprzez typowe kartowanie geologiczne, ale z wykorzystaniem numerycznych modeli terenu pozyskanych z pułapu lotniczego. Innym z naszych zadań jest monitorowanie osuwisk. Monitorujemy je wszystkie instrumentalnie. Obecnie monitorujemy 60 osuwisk, 59 na obszarze Karpat, jedno osuwisko to najbardziej na północ wysunięte w Morsku, już poza Karpatami.
Baza danych jest to bardzo ważna część naszej pracy, dlatego że danymi dzielimy się głównie z podmiotami administracji samorządowej właśnie poprzez tą bazę danych. Tam gromadzimy informacje. Na dzień z tego tygodnia, jeden z dni z tego tygodnia, w bazie danych znajduje się informacja o 70 tysiąca, o prawie 70,5 tysiąca osuwisk zinwentaryzowanych, które łącznie obejmują obszar prawie 1500 km kwadratowych. 1500 metrów kwadratowych, proszę Państwa, to już bardzo pokaźny obszar. Jak jeszcze dołożymy do tego, że 10% z nich przejawiało w czasie inwentaryzacji aktywność, a 30% okresową aktywność, no widzimy, że mamy do czynienia już tutaj z poważnym problemem. Dane te udostępniamy przez przeglądarki mapowe usługi WMS. Opracowujemy obecnie prognozę osuwiskową w kooperacji z IMGW, biorąc pod uwagę, wiemy, gdzie istnieją osuwiska, wiemy, w jakich warunkach geologicznych one się znajdują. Jesteśmy w stanie statystycznie określić, gdzie występują zagrożenia również poza osuwiskami, biorąc pod uwagę główny czynnik, jaki aktywizuje w Polsce osuwiska, czyli opad atmosferyczny. Docelowo będzie utworzona prognoza oparta o model numeryczny, biorąc pod uwagę prognozy meteorologiczne, chcielibyśmy przewidywać zagrożenia osuwiskowe, jakie w następnych kolejnych dniach będą się pojawiały. Bardzo ważną częścią w ostatnich latach systemu osłony przeciwosuwiskowej jest podnoszenie świadomości społeczeństwa. Można to też tłumaczyć jako współpraca z administracją samorządową. Musimy wspólnie, o czym później w dalszych części dzisiejszego forum będziemy podkreślać, to współpraca jest konieczna, gdyż wymaga tego strategia redukcji ryzyka osuwiskowego w Polsce. Musimy iść do przodu. Cały czas rozwijamy i wdrażamy coraz nowsze metody badawcze. W ostatnich latach prowadziliśmy lotniczy skanik laserowy, różnicowy lotniczy skanik laserowy, interferometrię radarową. Badamy batymetrycznie zbiorniki wodne na jeziorach karpackich, tam gdzie mamy jezioro osuwiskowe schowane pod powierzchnią wody, a ostatnim wdrożeniem jest monitoring przy pomocy narzędzi fotogrametrycznych dzięki pomiarom z pułapu drona. Przed chwilą powiedziałem o strategii redukcji ryzyka osuwiskowego, w którym SOPO, o którym też przed chwilą powiedziałem, zajmuje jeden z kluczowych elementów. Mówimy tutaj o tej części predykcyjnej. Rozpoznajemy te osuwiska, wiemy, gdzie one występują. Dzięki temu można projektować i planować, co dalej na tych obszarach. Ale to jest tylko predykcja. Dochodzi do tych zdarzeń incydentalnych, dochodzi do katastrof, dochodzi do uszkodzeń i zniszczeń zabudowy. Powołane zostały w województwach wojewódzkie zespoły nadzorujące realizację projektu osłona przeciwosuwiskowa, które dbają o odbudowę tych zniszczonych i zabezpieczenie zniszczonych obiektów budowlanych. Jest to jakby druga część całej strategii redukcji, czyli z jednej strony system osłony przeciwosuwiskowej dostarcza tą, pokazujemy, gdzie może dojść do zjawiska, natomiast jeżeli już do niego dochodzi, wchodzą wojewodowie, jest możliwość pozyskania środków na odbudowę. Ale nie byłoby tego wszystkiego bez pozostałych podmiotów, które zostały tutaj na tym pomarańczowym tle wymienione. Mówię tutaj o przede wszystkim społeczeństwie, administracji samorządowej, firmach geologicznych, budowlanych, o służbach państwowych, służbach kryzysowych państwa oraz o innych podmiotach, które nie zostały tu wymienione. Relacja między tymi wszystkimi podmiotami istnieje. A powiązania tych wszystkich procedur, choć wydają się skomplikowane, działają. Możemy śmiało powiedzieć, że w Polsce mamy już strategię redukcji ryzyka osuwiskowego, choć niemniej jednak faktycznie pracy wymaga, żeby tą relację pogłębić. W Polsce głównym jakby dysponentem tych wszystkich informacji o osuwiskach, zgodnie z prawem ochrony środowiska, dekretowane na starostów, który prowadzi rejestr osuwisk. Rozporządzenia ministerialne z 2006 roku, które było ważne do 17 lutego, i nowe rozporządzenie ministra klimatu i środowiska
które od 18 lutego funkcjonuje, mówi także o tym, jak prowadzić ten rejestr. Mamy też ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ ten rejestr musi być gdzieś wykorzystywany. Prawo polskie dużo pozwala na osuwiskach. To Rada Gminy decyduje, jak klasyfikować daną działkę, co można na niej robić, jak planować, czy planować inwestycje. Tylko Rada Gminy musi zdawać sprawę, jakie ryzyko chce podjąć. Zwłaszcza, że zgodnie z polskim prawem na osuwiskach można się budować. Jeżeli Rada Gminy zdecyduje, że na danych działkach można prowadzić inwestycje, należy pamiętać, że nie może ona być wykonana bez wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Jeszcze jedna ustawa o stanie klęski żywiołowej. W sytuacjach kryzysowych można ogłosić stan klęski żywiołowej, czyli jest naprawdę w sytuacjach kryzysowych możliwość naprawdę innego podejścia. Wyzwania, jakie przed nami stoją, to jest to przeciwdziałanie amnezji osobiskiej. Będziemy o tym mówić w dalszej części naszego forum. Wielkim wyzwaniem jest też obserwacja osobiska. Ja tego nie będę tutaj opisywał i opowiadał o tym. Całe forum będzie temu poświęcone. Tu już na starcie zwracamy się do ministra o dalsze zmiany legislacyjne, wprowadzenie definicji osuwiska, ponieważ, szanowni państwo, osuwisko w Polsce jest nie jest zdefiniowane. No i oczywiście ważnym elementem jest podniesienie jakości edukacji o zagrożeniach geologicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Przypomnę tylko państwu, że to była pierwsza część tego wstępnego wystąpienia pana doktora. Po wystąpieniach gości wrócimy do doktora Tomasza Wojciechowskiego. A teraz poproszę o głos pana ministra Piotra Dziadzio, głównego geologa kraju. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie państwa. Mam bardzo mocny pogłos w tej chwili. Czy można prosić państwa o wyłączenie mikrofonów? I uprzejmie bym prosił bardzo, bardzo źle ten pogłos przeszkadza mi prowadzić wykład. O, może teraz lepiej. Szanowni państwo, bardzo prosiłbym o włączenie prezentacji w tej chwili, którą chciałem państwu zaprezentować na dzisiejszym drugim forum Państwowej Służby Geologicznej. Niemniej jednak cały czas słyszę w tle podwójnie, potrójnie swój głos, więc u państwa są włączone mikrofony. Ja bardzo uprzejmie bym prosił o wyłączenie mikrofonów tych wszystkich państwa, którzy mają je włączone. Jeszcze raz spróbuję, raz. Cały czas mam pogłos i bardzo mi to przeszkadza, szanowni państwo. O, może teraz. Słyszę, że został również jakiś dźwięk dodatkowy z tła usunięty. Szanowni państwo, bardzo państwa witam serdecznie, tak jak już powiedziałem, na drugim forum Państwowej Służby Geologicznej. W tym moim dzisiejszym krótkim wystąpieniu chciałbym państwu przypomnieć albo wskazać rolę Państwowej Służby Geologicznej w monitorowaniu osuwisk. Jest to kontynuacja tych kwestii, które przed chwileczką usłyszeliśmy, zostały przedstawione przez pana doktora inżyniera Wojciechowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego, bo Państwowy Instytut Geologiczny pełni funkcję Państwowej Służby Geologicznej i w związku z tym do jego obowiązków należy monitorowanie osuwisk. I drugą kwestią, którą chciałem państwu przedstawić dzisiaj w tej krótkiej prezentacji, są regulacje prawne dotyczące ruchów masowych. To też już sygnalnie zostało włączone w tą dzisiejszą prezentację przez pana doktora Wojciechowskiego. Bardzo prosiłbym w tej chwili o drugi slajd. Szanowni państwo, to co widzieliśmy na wstępie dzisiejszego forum, pozwoliłem sobie państwu też pokazać jako przykład tak zwanej amnezji osuwiskowej. O tym też zostało
już wspomniane. Jak istotna jest monitoring osuwisk dla nas, pokazuje chociażby nawet ten slajd, który w rozmowie z mieszkańcami tego zniszczonego budynku ponad 100 lat nie mieliśmy do czynienia w tym miejscu z osuwiskiem. Jak Państwo widzicie, stara zabudowa, która ma ponad 80 lat, ta zabudowa tutaj, i ona nigdy nie była narażona wcześniej na system reaktywacji osuwiska. Szanowni Państwo, dlatego jest tak ważne prowadzenie monitoringu osuwisk, ażebyśmy mogli przewidywać tego typu katastrofy, bo to są katastrofy i w wprowadzającym filmie widzieliśmy, jak katastrofalne skutki mają osuwiska, które się uaktywniają lub też powstają nowe. To jest ten istotny element, który prowadzi monitoring Państwowa Służba Geologiczna. Ten monitoring jest prowadzony w oparciu o tak zwane SOPO. SOPO, czyli System Osłony Przeciwosuwiskowej. Program ten został rozpoczęty, tak jak zostało to już wspomniane, w 2006 roku i dzisiaj mamy już trzecią edycję tego projektu, który jest skutecznie realizowany na terenie naszego kraju. Poproszę następny slajd. Szanowni Państwo, krótko chciałem Państwu powiedzieć również o definicji, po pierwsze SOPO, jak i również o celu tego programu, ale również chciałbym krótko wspomnieć, co w ramach tego projektu jest realizowane. Więc system osłony przeciwosuwiskowej, już dobrze Państwu znany akronim SOPO, tak jak to zostało już wcześniej powiedziane, to projekt o skali naprawdę ogólnokrajowej i prowadzi on do rozpoznania i udokumentowania wszystkich terenów, na których występują ruchy masowe ziemi oraz na których występuje zagrożenie takimi ruchami. Szanowni Państwo, to jest tak ważny projekt, on ma znaczenie zarówno dla nas społeczne, jak i gospodarcze, ale również i ekonomiczne, bo skutki, które zostały wcześniej pokazane w liczbach, w cyfrach, tutaj w dolarach zostały one pokazane, niemniej jednak to są ogromne koszty, które niosą za sobą zniszczenia. Projekt ten, który jest realizowany, jest również takim wyjściem do tworzenia map podatności osuwiskowej. Ja przypuszczam, że o tych mapach będzie szerzej dyskusja prowadzona podczas dzisiejszego forum. Niemniej jednak dla porządku podaję efekt tej naszej pracy, która jest realizowana. Chciałem również wspomnieć, że SOPO, ten projekt jest realizowany i finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jest bardzo istotny element, bo źródła finansowania na ochronę środowiska właśnie pochodzą z tej instytucji. To my, dbając i chcąc dbać o to, ażeby na terenie Rzeczypospolitej jak najmniej tego typu kataklizm się pojawiało, a są one związane ze środowiskiem, z geologią, z budową geologiczną, to dzięki temu wykorzystujemy te środki, ażeby je skutecznie wykorzystywać i chronić te obszary, które są podatne na osuwiska. Szanowni Państwo, tak już wspomniałem, ja bym jeszcze prosił o wrócenie do tamtego poprzedniego slajdu. W ramach tego projektu będą realizowane, tak jak już powiedziałem, mapy i są realizowane mapy osuwisk, mapy terenów zagrożonych. To zostało zresztą też już wspomniane, że one są realizowane w skali 1 do 10 tysięcy. Natomiast w obszarze pozakarpackim są one realizowane dla powiatów, a w obszarze karpackim, gdzie ten
te zagrożenia są znacznie szersze, znacznie częściej występujące, są realizowane na poziomie gmin. Również wykonywane są karty rejestracyjne osuwisk, jak również karty rejestracyjne terenów zagrożonych osuwiskami. Również to, co zostało już wcześniej powiedziane, ten monitoring obecnie, aktywny monitoring dotyczy 60 osuwisk, ale równocześnie Państwowa Służba Geologiczna prowadzi szkolenia, konsultacje, przygotowuje raporty, jest w pełni dyspozycyjna dla Państwa i również przygotowuje pewne mapy, które będą związane z prognozowaniem możliwości wystąpienia osuwisk, które są oparte o prognozowanie opadów atmosferycznych, bo to właśnie opady atmosferyczne są główną przyczyną, ilość opadów atmosferycznych, główną przyczyną reaktywacji czy też powstawania osuwisk. Poproszę następny slajd. Szanowni Państwo, to też krótko zostało powiedziane, ale przypomnę, i to jest takie utrwalenie, że wszystkie efekty tych prac mamy możliwość z nich korzystanie online. Czyli mamy tutaj dostęp do systemu, do zapisów map, do informacji o osuwiskach, o tym, czy one są aktywne, czy one są nieaktywne. Te wszystkie informacje można znaleźć w systemie, który dotyczy SOPO i jest on tutaj jest na portalu, geoportalu prowadzony w ramach Państwowej Służby Geologicznej. I odbiorcami tych wszystkich prac są jednostki administracji rządowej. Tutaj zachęcamy bardzo wszystkich Państwa do tego, ażebyście korzystali z tego systemu map, jak również przedsiębiorcy, inwestorzy. To jest też bardzo ważne, szczególnie w Karpatach czy w obszarze zapadlisko przedkarpackiego. Warto przed inwestycją zapoznać się, zobaczyć, niezależnie od decyzji Rady Gminy, która została podjęta o możliwości lub niemożliwości zabudowy. Chętnie zachęcam do oglądania map i zapoznawania się z tymi danymi, które są już wprowadzone w wersji cyfrowej, dostępne dla każdego. Oczywiście centra kryzysowe są odbiorcami i, tak jak powiedziałem, obywatele, nie tylko inwestorzy, ale obywatele. Poniekąd obywatele to też inwestorzy, zakładając czy też budując swoje własne domy, powinni mieć dostęp do tej wiedzy i powinni mieć świadomość, w jakich obszarach dane inwestycje są przez nich realizowane. Poproszę o następny slajd. Szanowni Państwo, teraz krótko chciałem powiedzieć o tym, w jakich etapach czasu było realizowane SOPO. Otóż ten pierwszy etap obejmował 2006-2008 rok i był to etap pilotażowy tak naprawdę. Obejmował on 3 gminy w obszarze karpackim i 3 gminy w obszarze pozakarpackim. Ale dzisiaj realizowane od 2016 roku SOPO trójka już obejmuje 52 gminy w obszarze karpackim i 44 powiaty w obszarze pozakarpackim. Jak to wygląda na mapie naszego kraju, to pokazuje ta z boku wizualizacja naszego kraju. Ilość kart osuwiskowych jest ogromna, jest ponad 70 tysięcy. Szanowni Państwo, jest dostępne, te informacje są dostępne w przeglądarce, tak jak wcześniej wspomniałem. Zatem jeszcze raz zachęcam do tego, ażebyśmy te informacje zdobywali, uświadamiali sobie, jak istotny element jest system występowania systemu osuwisk. Poproszę następny slajd. Chciałbym teraz przejść krótko do tego, co też już zostało zasygnalizowane, czyli do regulacji prawnych dotyczących ruchów masowych ziemi. Szanowni Państwo, mamy świadomość i ustawa Prawo Ochrony Środowiska jednoznacznie wskazuje, co należy do obowiązków starostów, że to w ich gestii jest
obserwacja terenów zagrożonych tymi osuwiskami czy ruchami masowymi, czy też możliwości występowania tych zjawisk, ale również należy rejestracja informacji o tych terenach. Szanowni Państwo, też zostało krótko wspomniane, że na podstawie tej ustawy 4 grudnia 2020 roku zostało wprowadzone rozporządzenie, które weszło w życie 18 lutego 2020, czyli dwa miesiące później. I ono, to rozporządzenie wyraźnie reguluje metody, zakres, częstotliwość prowadzenia obserwacji terenów występowania osuwisk, czy też terenów zagrożonych tymi masowymi ruchami. Jest również zdefiniowany sposób ustalania tych terenów, jak i informacji, jaki powinien zawierać rejestr oraz sposób i forma, czy też układ prowadzenia tych raportów, tej rejestracji. Bardzo proszę, następny slajd. W tym rozporządzeniu zostały wpisane takie dość istotne nowe informacje, które dotyczą właśnie monitoringu, które są w gestii starostów. I tutaj ja może ich nie będę czytał, Państwo je doskonale znacie i sądzę, że wiecie. Natomiast takie istotne elementy, na które chciałem zwrócić uwagę, to są obserwacje terenowe, które należy prowadzić i są istotnym elementem w prowadzeniu rejestracji osuwisk czy też terenów, które mogą podlegać procesom osuwiskowym. Terenowe kartowanie geologiczne. I również istotnym elementem jest ograniczenie częstotliwości wykonywania takich obserwacji. Również uproszczenie pewne zostało wprowadzone w zakresie tutaj ujednolicenia kart rejestracyjnych, ale też uproszczenie całego protokołu, który jest protokołem wynikającym z obserwacji. To są też pewne ułatwienia dla Państwa. Na kolejnym slajdzie chciałem bardzo, jakby podsumowując to moje wystąpienie, chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że z tym rozporządzeniem są związane również oczekiwania. Oczekiwania, które są ukierunkowane zarówno na uzyskiwanie lepszej informacji, zarządzanie tą informacją, ale również powodujące to, że następuje w pewnym sensie ograniczenie wydatkowania środków, które są w dyspozycji starostów, czyli tutaj zadbaliśmy o to, żeby tych środków niepotrzebnie nie wydatkować. Jest bardzo istotne to, że mamy ujednoliconą dokumentację związaną z tymi obserwacjami w terenie, czyli możemy je porównywać z sobą, one są porównywalne, one są ujednolicone, mają ten sam charakter. Kolejnym elementem jest to, że upowszechniamy informacje o ruchach masowych i ta cała informacja jest na bieżąco do Państwa dostarczana, bo jest ona zawarta w bazie SOPO, o której już też Państwu wspomniałem. Szanowni Państwo, to jak bardzo istotne jest monitorowanie osuwisk, to już prawie na samym początku zobaczyliśmy na filmie i chciałbym Państwu powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie, które jest spotkaniem drugim forum z udziałem samorządów, jest dla nas szalenie istotne ze względu na to, że chcielibyśmy, żebyście Państwo bardzo poważnie traktowali zagrożenia związane z osuwiskami, bo wygląda to mniej więcej w ten sposób, że niespodziewane opady deszczu, ich duża intensywność, która się pojawia, a jest związana ze zmianami klimatycznymi, z którymi mamy do czynienia, mogą powodować i mogą uaktywniać takie strefy, w których, tak jak Państwu powiedziałem na samym początku, przez 100 lat nie miały one żadnej aktywności. Ujawniają się, ale również pojawiają się nowe. Szczególnie obszary zagrożone są to obszary górskie, obszary, które są związane z akumulacją dużej ilości opadów, czyli
tak jak mówię, obszary górskie są największym takim miejscem, gdzie tego typu zjawiska mogą następować i następują tak naprawdę. I w związku z tym zachęcamy Państwa do, po pierwsze, do korzystania z bazy SOPO, do tego, ażebyście Państwo bardzo poważnie potraktowali monitoring osuwisk, identyfikację osuwisk i bardzo poważnie traktowali podejmowanie decyzji przez rady gmin o możliwości zabudowy w obszarach osuwiskowych. Z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę Państwa, wiemy, że pani Beata Traczyk z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej śledzi nasze forum, ale z powodu nawału prac nie może w tej chwili wystąpić. W związku z tym przesłała nam list, który ja teraz odczytam. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat finansuje zadania Państwowej Służby Geologicznej w zakresie zagrożeń geologicznych, w szczególności system osłony przeciwosuwiskowej, czyli projekt SOPO, monitoring geodynamiczny Polski czy zadania interferometryczne. Projekt SOPO finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu. Już 15 lat jego rezultaty przekładają się na redukcję ryzyka osuwiskowego w Polsce. SOPO ma wymiar zarówno gospodarczy, społeczny i ekonomiczny, ale przede wszystkim bardzo praktyczny, gdyż jego wyniki są bezpośrednio wykorzystywane w realizacji wielu innych zadań związanych z planowaniem przestrzennym, zabezpieczaniem osuwisk, likwidacją szkód wywołanych ruchami masowymi lub ochroną środowiska przed zagrożeniami osuwiskowymi. Wokół SOPO powstał w Państwowym Instytucie Geologicznym silny zespół pracowników, którzy obecnie tworzą Centrum Geozagrożeń, komórkę, która realizuje coraz więcej zadań związanych z zagrożeniami geologicznymi. Badane są już nie tylko ruchy masowe, ale również wstrząsy sejsmiczne oraz deformacje powierzchni terenu za pomocą technik satelitarnych. Warto również dodać, że w projektach związanych z zagrożeniami geologicznymi obserwowany jest ciągły rozwój metod badawczych. Sukcesywnie wdrażane nowe technologie pozwoliły rozszerzyć zakres projektu, co przyczyniło się do jeszcze bardziej skutecznego i kompleksowego badania osuwisk. Dodatkowo doświadczenie Państwowego Instytutu Geologicznego w badaniu osuwisk zostało wykorzystane na etapie nowego rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi, co wydaje się działaniem racjonalnym. Współpraca pracowników funduszu z pracownikami realizującymi projekt SOPO jest dobra. Wielokrotnie wspólnie dyskutujemy i wypracowujemy optymalne warunki do realizacji zadań. Projekt SOPO kilkakrotnie był podawany przez Narodowy Fundusz jako przykład udanej współpracy z Instytutem oraz zadania, którego finansowanie ze środków funduszu jest uzasadnione. Z mojej strony jako przedstawiciela Narodowego Funduszu chcę złożyć podziękowania zespołowi Centrum Geozagrożeń za dotychczasową rzetelną i merytoryczną współpracę, która jak sądzę będzie kontynuowana. Dzisiejsze forum to kolejna ważna inicjatywa Instytutu. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszego forum pracownicy Centrum Geozagrożeń przekażą nam sporą dawkę fachowej i użytecznej wiedzy, która pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć mechanizm powstawania osuwisk, a także dokumentować je i monitorować. Życzę udanego spotkania. Bardzo dziękujemy pani Beacie Traczyk z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za ten list. Oczywiście postaramy się spełnić te oczekiwania. Nasza współpraca z Państwem również jest bardzo owocna, tak ją oceniamy. Teraz o głos poproszę jeszcze pana Jacka Gołdę, dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Panie dyrektorze, witam serdecznie. Bardzo prosimy. Dzień dobry, szanowny panie ministrze, szanowni państwo. Z upoważnienia wojewody małopolskiego, pana Łukasza Kmity, chciałbym przekazać państwu informację, opowiedzieć o realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w latach 2004-2020, ze szczególnym uwzględnieniem roli Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. Każdego roku w województwie małopolskim dochodzi do uaktywnienia się ruchów masowych, co skutkuje uszkodzeniem i zniszczeniem zabudowy mieszkalnej, infrastruktury samorządowej również. Najwięcej ruchów masowych obserwuje się po rozlewnych lub intensywnych opadach atmosferycznych, a także w wyniku roztopów wiosennych. Powstawaniu osuwisk w Małopolsce sprzyjają m.in. budowa geologiczna, to jest Flisz Karpacki oraz
duże deniwelacje terenu, a także nierzadko tak zwany czynnik ludzki. Z uwagi na złożoność procesu związanego z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwisk, konieczna jest realizacja zadań etapami. To jest w pierwszej kolejności wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, następnie opracowanie projektu budowlanego, a na ostatnim etapie wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych. Na takie zadania podpisywane są umowy dotacyjne z jednostkami samorządowymi. Zgodnie z wytycznymi ministra spraw wewnętrznych i administracji przy wojewodzie działa, jak już wspomniałem, wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. To jest pełna nazwa tego zespołu. Aktualnie wojewódzkiemu zespołowi przewodniczy pan Józef Leśniak, pierwszy wicewojewoda Małopolski. W wojewódzkim zespole, który funkcjonuje nieprzerwanie, stale od 2004 roku, uczestniczę w nim właśnie w pracach tego zespołu od 2004 roku. Pracują m.in. przedstawiciele Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa, geolodzy i hydrogeolodzy, w tym mówiący te słowa, geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie, Oddział Karpacki, profesor Antoni Wójcik, doktor Tomasz, uciekła mi nazwa, szefa komórki Departamentu, a wcześniej był doktor Wojciech Rączkowski. Również w ramach zespołu pracuje geolog wojewódzki pracujący w Urzędzie Marszałkowskim oraz pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Do zadań wojewódzkiego zespołu należy m.in. analizowanie, opiniowanie i rekomendowanie zadań planowanych do realizacji w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchu osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom, w tym opiniowanie opracowanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz ocena zasadności odbudowy lub przeniesienia zagrożonej infrastruktury w miejsce eliminujące możliwość ponownego zniszczenia lub uszkodzenia. Analiza dokumentacji dokonana przez zespół stanowi ocenę zawartych w niej rozwiązań w aspekcie celowości, oszczędności i efektywności zawarcia umowy dotacji. To jest ewentualnego wydatkowania zgodnie z tymi zasadami środków publicznych. Często jedno zadanie podlega wielu opiniom. Podkreślam, że te opinie wojewódzkiego zespołu warunkują możliwość ubiegania się i wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi przez jednostki samorządu terytorialnego. Wojewódzki zespół w latach 2004-2021 wydał łącznie 926 opinii. 926 opinii, w tym były opinie pozytywne, negatywne, wstrzymujące do czasu poprawy lub uzupełnienia przedłożonych dokumentacji. Każda opinia jest wydawana po szczegółowej analizie zadania zgłoszonego przez jednostkę samorządową. Podzielę naszą pracę teraz na trzy okresy. W latach 2004-2009 na podstawie umowy finansowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym był realizowany projekt osłona przeciwosuwiskowa. Komponent A tego projektu był koordynowany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a później przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. W ramach projektu osłona przeciwosuwiskowa komponent A w latach 2004-2009 zrealizowano zadania na łączną kwotę 204 440 000, w tym 137,5 miliona było z kredytu EPI, a prawie 67 milionów z budżetu państwa. W ramach projektu zakończono realizację 82 zadań w ramach dwóch alokacji. Umowy dotacji z jednostkami były wówczas zawierane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kolejny okres to lata 2010-2012, kiedy to umowy dotacji były zawierane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, a następnie przez ministra administracji i cyfryzacji. W tym okresie zostały zawarte umowy dotacji na łączną wysokość 33,4 miliona złotych na dofinansowanie 94 zadań.
Z dniem 1 stycznia 2013 roku minister administracji i cyfryzacji przekazał wojewodom kompetencje w zakresie zawierania umów dotacji z jednostkami samorządowymi. I zatem w ten trzeci okres, o którym chciałbym teraz opowiedzieć, w latach 2013-2020 wojewoda w ramach podziału środków na usuwanie skutków ruchu środowiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej zawarł umowy dotacji w łącznej wysokości prawie 158,5 miliona złotych na dofinansowanie realizacji 192 zadań, przy czym łącznie wojewódzki zespół w tym okresie wydał 368 opinii. W związku z udzielonym dofinansowaniem jednostkom samorządu terytorialnego w tym okresie ustabilizowano 73 osuwiska, 36 gminnych, 23 powiatowe, 14 wojewódzkie. Mówiąc to w ten sposób, mam na myśli oczywiście infrastrukturę zlokalizowaną na drogach w gminach, powiatach i województwach. Odbudowano i zabezpieczono prawie 7 km dróg. Przeniesiono 2,6 km dróg gminnych poza tereny osuwiskowe. Przebudowano przepust, odbudowano most. Wykonano 49 dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 56 dokumentacji projektowo-budowlanych. Województwo Małopolskie wykonało studium wykonalności. Trzy gminy wykupiły grunty pod przenoszoną infrastrukturę. W ramach przeniesienia zagrożonej infrastruktury poszczególne gminy wybudowały szkołę podstawową w stanie surowym, wybudowały most, stację uzdatniania wody, ujęcie wody pitnej, przeniosły sieć wodociągową i kanalizacyjną. Gmina odbudowała budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączna ilość środków przekazanych na dofinansowanie realizacji zadań wyniosła dokładnie 396 408 465 zł. I chciałem podkreślić, że te właśnie środki w głównej mierze zostały wydane dzięki dobrej pracy wojewódzkich zespołów, w tym uczestniczących w nim członków Państwowego Instytutu Geologicznego, w tym oczywiście pana doktora Tomasza Wojciechowskiego, którego przepraszam za pominięcie w pierwszej części wystąpienia. Podsumowując działania wojewódzkiego zespołu, należy stwierdzić, że w mojej opinii przynajmniej są one nie do przecenienia i zgadzam się tutaj nieskromnie z opinią pana dyrektora Mateusza Damrata, która została wyrażona w zaproszeniu na dzisiejsze wystąpienie, że wypracowanie procedury i dobre praktyki są godne naśladowania. To był cytat. Tą opinię dedykuję w szczególności odpowiedniemu departamentowi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W uzupełnieniu jeszcze dodam, że pod koniec maja minister finansów, bo teraz takie są procedury, przeznaczył decyzją finansową, przeznaczył środki w wysokości ponad 7 milionów złotych na realizację 11 zadań dla 8 małopolskich samorządów, dla 3 gmin, 4 powiatów i jedno zadanie samorządu województwa małopolskiego. Mam nadzieję też, że nie będzie to koniec środków realizowanych, przeznaczonych na zadania osuwiskowe w tym roku. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo panie dyrektorze za tę wyczerpującą informację, a teraz o kilka słów wprowadzenia związanych z nowym rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska. Proszę ponownie pana doktora Tomasza Wojciechowskiego, kierownika Centrum Geozagrożeń. Bardzo proszę panie doktorze. Szanowni państwo, można prezentację? Szanowni Państwo, Panie Ministrze, powiedziane było kilka słów na temat, bardzo konkretnych słów na temat nowego rozporządzenia. Ja w tej chwili bym chciał przedstawić kilka aspektów, konkretnie skupić się na poszczególnych punktach, po to, żeby nasze następne wystąpienia były bardziej zrozumiałe, bo pod kątem tych zmian głównie przygotowaliśmy to forum.
Nowe rozporządzenie uregulowało pewnie problematyczne kwestie dotyczące rozpoznawania osuwisk. Jeszcze w tamtym roku mieliśmy szereg problemów natury prawnej tak naprawdę, gdzie podważano istnienie osuwisk. Osuwisk, gdzie no, prowadziły do poważnych uszkodzeń czy zniszczeń nawet zabudowy mieszkalnej. Po paru latach podważano istnienie tego osuwiska czy osuwisk, mówiąc, że te osuwiska nie istnieją, powołując się na wywiady środowiskowe, na jakieś oglądanie zdjęć lotniczych, na portalach internetowych, ponieważ uważano, że rozporządzenie tego typu metody ustalania ruchów masowych dopuszczały. No nie było to zgodne ze sztuką, takie podejście. Nowe rozporządzenie to reguluje. W tym momencie nie można ustalić ruchu masowego w starej nomenklaturze prawnej osuwiska. I tak pewnie będziemy mówić na tym forum, bo mówimy tu o osuwiskach. Nie da się ustalić nie będąc w terenie. Trzeba przeprowadzić terenowe kartowanie geologiczne na podkładach topograficznych w skali do 10 tysięcy przez uprawnionego geologa. Innym ważnym zmianą porządkową tak naprawdę jest fakt zniknięcia słowa osuwiska. Tak już wspomniane zostało wcześniej, ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie definiuje tego problemu. W związku z tym minister nie mógł rozporządzić o osuwiskach, ponieważ nie było pełnomocnictwa ustawowego w tym zakresie. W związku z tym teraz mówimy o terenach zagrożonych ruchami masowymi, a o osuwiskach objętych ruchami masowymi. Przepraszam, bo nie widzę akurat. Bardzo ważną zmianą rozporządzenia jest zmniejszenie częstotliwości. Z praktyki wiemy, że dotychczasowy przepis był martwy. Obserwacja osuwiska dwa razy w roku nie była dokonywana. Mało tego, poprzednie rozporządzenie nie przewidywało tak zwanej wizji w terenie, tylko obligowało starostów do prowadzenia, mówiąc wprost, monitoringu instrumentalnego, dosyć kosztownego. W tym momencie rozporządzenie daje wybór staroście. Wybór starości co do zaprojektowania tej częstotliwości już nie trzeba, bo nie ma sensu niektórych osuwisk obserwować co pół roku. Osuwiska należy obserwować co 3 lata, nie rzadziej niż co 3 lata. Rozporządzenie także wprowadziło zmiany, to co mówiłem, albo może nie, uporządkowało pewną kwestię dotyczącą udostępniania informacji. Może nie jest to zapisane wprost, ale rejestry mają być prowadzone w wersji elektronicznej dostępnej dla samorządów. Jest to tożsame z tym, że pełny dostęp do bazy SOPO mają właśnie samorządy. To w samorządach podejmowane są decyzje, bardzo trudne decyzje, ponieważ powiedzieć właścicielowi działki, że okazuje się, że mieszka na osuwisku, gdzie ma swoje marzenia, plany, jest bardzo często problematyczne. Niemniej jednak inwestowanie czasem w tym terenie no, może przynieść inwestorowi no, wiele strat materialnych. I pomagając temu człowiekowi, tak naprawdę odbiór jest odwrotny. Co ważne, w nowym rozporządzeniu, tak jak już wcześniej powiedziałem, wprowadzono wizję w terenie. Będziemy o tym mówić bardziej szczegółowo. Nie musi te obserwacje robić geolog uprawniony. Nie jest to powtórne kartowanie całego osuwiska. To jest po prostu rzut okiem na elementy infrastruktury, zniszczeń. Zaobserwować, czy osuwisko, które zostało już wcześniej udokumentowane, ustalone, zakończone kartą rejestracyjną, czy czasem to osuwisko nie dokonuje uszkodzeń, zniszczeń. Do tego nie trzeba tutaj fachowego oka geologa. Trzeba po prostu sprawdzić i sprawdzać, czy osuwisko prowadzi do zniszczeń. Wyeksponowano obowiązek ujednolicenia rejestrów z bazą danych SOPO. Karty rejestracyjne w swoim pierwszym punkcie mają numer identyfikacyjny SOPO.
należy ubiegać się u nas w Państwowej Służbie Geologicznej o nadanie takiego numeru. Jest to wniosek z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która przeprowadziła kontrolę w 2016 roku, gdzie no, podważyła, może za duże słowo, legalność niektórych rejestrów, ponieważ nie były właśnie spójne z rejestrem, z naszą bazą SOPO. Przy czym chciałbym tutaj podkreślić, ponieważ docierają do nas pewne oburzenia, że to Państwowy Instytut Geologiczny sobie coś załatwił w ministerstwie. Jest to nieprawda, ponieważ nie jest to nowy przepis. On został po prostu wyeksponowany. Bo pragnę przypomnieć, że poprzednie rozporządzenie również w kartach rejestracyjnych miało ten punkt. W przypisie do tym punkcie wprost było napisane, że musi to być numer SOPO. Reasumując, karty bez tego numeru no, nie były do tej pory wykonane zgodnie z rozporządzeniem ministra. Tyle natury wstępu. Ten wstęp był konieczny po to, żeby Państwo wiedzieli, jaki mamy cel poszczególnych prezentacji. Będziemy mówili tutaj o inwentaryzacji osuwisk, jak my to rozumiemy, jak my to rekomendujemy do stosowania. Będziemy mówić o wizji w terenie, czyli czymś nowym, co w tym roku weszło w życie. Parę słów o monitoringu, przestrzegając głównie tutaj starostwa, czego się wystrzegać, w jakie metody wchodzić, jakie nie warto wchodzić. Oraz o dokumentowaniu, jak dokumentować osuwiska oraz o jak widzimy współpracę naszego Instytutu z administracją samorządową. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Proszę państwa, przechodzimy teraz do głównej części naszego spotkania, czyli do bloku prelekcji. Jako pierwsza wystąpi pani dr Izabela Laskowicz, dyrektorka oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego. Pani doktor przedstawi nam dwie prezentacje. Pierwsza będzie dotyczyć inwentaryzacji osuwisk, druga zaś obserwacji osuwisk. Konkretnie chodzi tutaj o wizję w terenie. Pani doktor, bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, skupienie uwagi dzisiejszego forum na rozporządzeniu w sprawie ruchów masowych nie jest bezpodstawne, ponieważ w każdym województwie naszego kraju są osuwiska i w każdym dochodzi do zniszczeń, dochodzi do zagrożenia życia, niszczenia zarówno budynków, infrastruktury komunikacyjnej. Ale także te osuwiska zagrażają naszym zasobom naturalnym czy kulturowym. Spośród tych przywołanych tutaj już wcześniej przez pana ministra i doktora Wojciechowskiego zmian w rozporządzeniu, ja chciałabym skupić się teraz na jednym z nich, dotyczącym samego ustalania terenów zagrożonych ruchami masowymi i terenów, na których one występują, czyli tak jak zostało wcześniej powiedziane, mówiąc powiedzmy językiem tradycyjnym, wyznaczania osuwisk. Nim przybliżę Państwu sposoby wyznaczania osuwisk, chciałabym powiedzieć na początek, jakich nie wyznaczamy. Ustawodawca wycofał się z dosyć niezręcznego wcześniej zapisu, to znaczy martwego zapisu, który mówił, że osuwiska wyznaczamy dokumentując je, sporządzając dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Obecnie stoimy na stanowisku, że dokumentacje geologiczno-inżynierskie wykonywane są w drugim etapie rozpoznawania osuwisk, kiedy potrzebujemy więcej informacji o budowie geologicznej takiej wgłębnej osuwiska. Na potrzeby prowadzenia rejestru przez starostów ustawodawca wskazuje nam dwa sposoby wyznaczania osuwisk. Pierwszy z nich to jest terenowe kartowanie geologiczne, które starosta może wykonać we własnym zakresie, bądź też zlecić oczywiście specjalistom. I drugi sposób mówi, że można wykorzystać materiały przekazane przez podmiot pełniący Państwową Służbę Geologiczną, czyli przez nas.
Zacznę od drugiego sposobu, bo on dla starosty jest zdecydowanie wygodniejszy, czyli przekazanie materiałów przez PSG. My sukcesywnie przekazujemy do jednostek administracji publicznej materiały, które wykonujemy w ramach projektu SOPO i są to, tak jak widzimy na slajdzie, mapy w skali 1 do 10 tysięcy i każde osuwisko, każdy teren zagrożony ma sporządzone swoją kartę rejestracyjną, którą wzór takiej karty zapewne Państwo dobrze znacie. Całość prac prowadzona jest w oparciu o instrukcję, tak jak już było wcześniej powiedziane. Z taką instrukcją możecie się Państwo zapoznać na naszych stronach internetowych. Ona jest wydana również w formie tradycyjnej, a także na płytach CD. Proszę Państwa, ten drugi sposób, czyli terenowe kartowanie geologiczne. No jest to sposób, który no tutaj oznaczony jako pierwszy, podstawowy, tak naprawdę jest sposobem ogólnym, ponieważ to wszystko, co my w ramach prac w SOPO robimy, robimy również w ramach terenowego kartowania geologicznego. Dlaczego to terenowe kartowanie geologiczne jest tak istotne? W dobie numerycznych modeli terenu można by przypuszczać, że prace terenowe, kartograficzne można zastąpić takimi pracami kameralnymi nad modelami terenu. Te modele terenu są oczywiście bardzo wysokiej rozdzielczości. Niemniej jednak z naszego doświadczenia wynika, że zastąpienie prac terenowych takimi pracami kameralnymi nad modelem w tym wypadku, w wypadku osuwisk, nie jest możliwe. Z dwóch powodów. Po pierwsze, modele terenu robione są w jakichś tam określonych czasach, w określonych przedziałach czasowych, a nas interesuje obecny stan osuwiska. Więc ze względu na dynamikę samego zjawiska osuwania się stoków, uruchamiania się osuwisk, numeryczne modele terenu, owszem, można z nich skorzystać jako materiał dodatkowy, jednak absolutnie nie zastępują nam tego, co możemy zobaczyć w terenie. I druga sprawa to szczegółowość odwzorowania powierzchni terenu poprzez to, że oczywiście mamy do czynienia z szatą roślinną, która w różny sposób jest odfiltrowywana z modelu, no nie jest wystarczające do zidentyfikowania osuwisk wyłącznie na podstawie modeli. Proszę Państwa, czym jest osuwisko? Myślę, że od tego zaczniemy, ponieważ osuwisko, z którymi mamy do czynienia w ramach prowadzenia rejestru przez starostę i w toku naszych prac w SOPO, jest formą geologiczną. Nie jest zjawiskiem, nie jest ruchem, jest po prostu formą geologiczną. Czyli osuwisko jak raz powstanie, no to mamy z nim do czynienia w zasadzie już na zawsze. Po czym my poznajemy osuwisko w terenie? Po przejawach takich morfologicznych. Tak jak widzimy na tym schemacie, dość mocno wyidealizowanym, osuwisko zaczyna się w górnej części stoku, taką obszarem oderwania, który nazywamy skarpą główną. I po powierzchni określanej jako strefa poślizgu czy powierzchnia poślizgu, w wyniku ruchu grawitacyjnego masy skalne przemieszczają się w dół stoku, tworząc taki jęzor, który nasuwa się na nienaruszone podłoże, a ta najdalsza część tego jęzora, najbardziej wysunięta do przodu, nazywa się czołem. Zobaczmy teraz na krótkiej animacji, jak wygląda powstawanie osuwiska i jak wygląda jego cykl życia. Stok ukształtowany przez procesy górotwórcze wiele milionów lat temu stale jest pod wpływem czynników, które go niszczą. Są nimi na przykład opady atmosferyczne, podcinanie jego podnóża przez człowieka czy też wezbrane rzeki. Zazwyczaj prowadzi to do osłabienia jego struktury wewnętrznej i uruchomienia mas ziemnych. Osuwiska bardzo często powiększają się, obejmując znaczną część stoku. Na przekroju widać linię odcięcia uruchamianych koluwiów. Ta powierzchnia, po której zsuwają się koluwia, zwana jest powierzchnią poślizgu.
Osuwające się masy skalne zaciskają koryto przepływającego poniżej potoku. Z czasem ostre granice osuwiska zacierają się, a jego formy wewnętrzne stają się bardziej łagodne. Natomiast powierzchnia osuwiska porasta roślinnością. Najpierw niską, następnie wysoką. Tworzą się rozcięcia erozyjne, którymi odpływa woda z wyższych części stoku. Może upłynąć wiele tysięcy lat, zanim powierzchnia osuwiska zmieni się na tyle, że wyda się człowiekowi wygodnym terenem do zagospodarowania. Po osuwisku nie ma już prawie śladu, ale należy pamiętać, że pod ziemią płaszczyzny poślizgów wciąż istnieją i mogą się uaktywnić. W tym pozornie bezpiecznym terenie powstają drogi, mosty, linie energetyczne, pola uprawne, budynki. W ten sposób stare, nieaktywne osuwisko zostało dociążone i niewiele już trzeba, aby się ponownie uruchomiło, niszcząc wszystko, co się na nim znajduje. Proszę Państwa, tak jak widzieliśmy na animacji, to na ile osuwisko jest widoczne w terenie, zależy od etapu jego rozwoju. Jak widzieliśmy, możemy się spotkać z formami bardzo wyraźnymi, jak również z formami bardzo mało rozpoznawalnymi w terenie, tak jak na przykład na tej fotografii, gdzie teren został przekształcony i antropogenicznie, i w wyniku naturalnej erozji. Sam rejestr osuwisk prowadzony przez starostów jest de facto inwentaryzacją wszystkich form osuwiskowych, które znajdują się na danym terenie, na przykład na terenie całej gminy. Zobaczmy teraz, jak geolodzy identyfikują te formy, i te bardziej widoczne w terenie, i te bardziej zatarte, i jak prowadzą terenowe kartowanie geologiczne. Kartujemy, czyli nanosimy na mapę granice osuwisk, określając ich stopień aktywności. Ktoś może zapytać, czy warto wyznaczać również te osuwiska, na których takiej aktywności nie ma. Otóż badania wskazują, że najbardziej podatne na osuwanie są stoki objęte ruchami masowymi w przeszłości. Natomiast do uruchomienia osuwisk na stokach dotychczas nienaruszonych należy do rzadkości. Tutaj w rejonie Jeziora Rożnowskiego oraz Czchowskiego, gdzie obecnie się znajdujemy, po długotrwałych opadach w 2010 roku doszło do uruchomienia około 63% starych form osuwiskowych, natomiast osuwiska nowo powstałe stanowiły zaledwie 2% wszystkich tutaj zarejestrowanych form. Wyznaczenie osuwisk odbywa się w oparciu o obserwacje charakterystycznych, choć nie zawsze wyraźnych form geomorfologicznych, świadczących o przemieszczaniu mas skalnych. Jak wyglądają takie formy? Jest to zależne od stopnia aktywności osuwiska, od tego, w jakich skałach osuwisko się rozwinęło, od użytkowania terenu oraz od typu osuwiska. Teraz przejdziemy zobaczyć, jak wygląda w terenie skarpa główna osuwiska. Jesteśmy obok skarpy głównej osuwiska. Jest to odsłonięcie powierzchni, wzdłuż której nastąpiło zerwanie warstw skalnych oraz ich przemieszczenie grawitacyjne w dół stoku. W tym przypadku doszło do zerwania ciągłości piaskowców warstw istębniańskich, które odsłaniają się w dalszej części skarpy. W obrębie osuwisk wyróżniamy też skarpy wtórne. Są one zazwyczaj związane z różnymi etapami rozwoju osuwiska. Jeżeli mamy do czynienia z osuwiskami detruzywnymi, czyli rozwijającymi się w dół stoku, skarpy wtórne świadczą o młodszych przemieszczeniach. W przypadku osuwisk delapsywnych, czyli rozwijających się w górę stoku, skarpy wtórne są śladem starszych przemieszczeń. Znajdujemy się teraz w środkowej części osuwiska. Kolejną charakterystyczną dla osuwisk formą są progi akumulacyjne. To podłużne, wypukłe formy terenu powstałe w wyniku akumulacji przemieszczonego materiału. W obrębie obszarów objętych ruchami osuwiskowymi uwagę zwracają charakterystyczne nabrzmienia powierzchni terenu. Powstają one w wyniku spiętrzenia mas skalnych, a także wypchania ich po cylindrycznych powierzchniach poślizgu. W obrębie dużych osuwisk wielkoskalowe nabrzmienia, takie jak widzimy za mną, mogą przypominać większe pagórki, dlatego często nie są kojarzone z koluwiami osuwiskowymi. Całą dolną, akumulacyjną część osuwiska nazywamy jęzorem osuwiskowym. Zakończony jest on zwykle czołem. Czoło nie zawsze jest jednak wyraźne, często bywa zerodowane i rozmyte. W tym przypadku obserwujemy wysokie, wyraźne czoło, częściowo zabudowane. Tutaj mamy przykład kolejnej słabo widocznej skarpy osuwiska, zacieranej przez użytkowanie rolnicze. Tak naprawdę jest to
zagłębienie terenu, nieco przypominające erozyjne zagłębienie na przykład w obrębie leja źródłowego. Jeżeli natomiast spojrzymy na wyraźne pofałdowania, które znajdują się poniżej, to nie mamy wątpliwości, że jest to skarpa główna osuwiska. Przemieszczanie mas skalnych powoduje powstawanie nie tylko wypiętrzeń, ale też szeregu zagłębień. Szczególną uwagę zwracamy na zagłębienia bezodpływowe. Jeżeli są one wypełnione wodą, tworzą jeziorka wewnątrzosuwiskowe. W starych osuwiskach w miejscu jeziorek tworzy się torf. Na podstawie badań torfów metodą C14 możemy określić przybliżony wiek powstania osuwiska. Nie każda skarpa główna jest tak wyraźna. Obecnie znajdujemy się w obrębie osuwiska typu konsekwentnego, czyli takiego, gdzie kierunek przemieszczenia mas skalnych jest zgodny z kierunkiem zapadania skał w podłożu. W takich osuwiskach te skarpy są zwykle niższe. Jesteśmy w obszarze zalesionym, zatem podejrzewam, że ta skarpa utrzyma się dosyć długo. Natomiast w przypadku obszarów rolniczych mogłaby ona zostać zniwelowana w krótkim czasie. Stoimy przed znacznie młodszym i bardzo wyraźnym czołem osuwiska. Zdarza się, że materiał koluwialny zgromadzony w czole jest wybierany, na przykład w celu wyrównania działki pod zabudowę. Działalność taka może doprowadzić do utraty stateczności stoku i w konsekwencji do odnowienia ruchów masowych. Wśród form osuwiskowych, których występowanie jest mniej powszechne, wyróżniamy m.in. szczeliny. Świadczą one o ciągłej aktywności osuwiska. Możemy je zaobserwować na przykład w górnej części tego osuwiska. Co ciekawe, możemy je obserwować zarówno w koluwium, jak i powyżej osuwiska. Szczeliny obserwowane powyżej skarpy prawdopodobnie są zaczątkiem jego nowej skarpy głównej. Nieco rzadziej występującą formą osuwiskową jest ruch rozpadlinowy. Jest to wydłużone, zazwyczaj bezodpływowe zagłębienie rozciągające się wzdłuż skarpy głównej osuwiska. Ruch rozpadlinowy powstaje w sytuacji, gdy przemieszczeniu ulega cały odswojony od podłoża pakiet skalny. Skala tych zagłębień bywa różna. W niektórych przypadkach rowy rozpadlinowe są nawet widoczne z lotu ptaka. Problemy, z jakimi borykamy się podczas kartowania osuwisk, to m.in. trudna dostępność miejsc oraz zacieranie rzeźby wewnątrzosuwiskowej. Niektóre niewyraźne granice są przez nas interpretowane, natomiast musimy mieć podstawy do takiej, a nie innej interpretacji. Znajdujemy się teraz na dużym osuwisku, gdzie nie widzimy ani wyraźnej skarpy osuwiska, ani żadnych wyraźnych form wskazujących na przemieszczania mas skalnych. Natomiast na uwagę zasługuje fakt zachowania wysokiej skarpy bocznej osuwiska oraz wielkoskalowych form znajdujących się poniżej, takich jak nabrzmienia, skarpy wtórne. Dlatego niewielka zmiana nachylenia terenu, które znajduje się za mną, wskazuje na przebieg skarpy głównej tego osuwiska. Na osuwisku nie zawsze wszystkie formy są wyraźne. Zadaniem osoby kartującej jest obserwacja terenu w szerokim zakresie, łączenie zaobserwowanych faktów oraz prawidłowe wyznaczanie zasięgu osuwiska. Tak jak widzieliśmy na filmie, ważne jest, aby formy morfologiczne zostały połączone z wszystkimi przesłankami geologicznymi i wtedy dopiero możemy tak naprawdę potwierdzić występowanie osuwisk. Można powiedzieć, że największy problem i my geolodzy i państwo zapewne w urzędach mamy z osuwiskami tymi starymi, nieaktywnymi, ale o tym myślę, że powiemy w dalszych częściach naszych prezentacji. To, na co chcielibyśmy teraz zwrócić Państwa uwagę, to jest skala opracowania, którą narzuca rozporządzenie, czyli skala wykonania mapy osuwiska 1 do 10 tysięcy. Osuwiska generalnie przy takiej skali wyznaczane są metodami kartograficznymi. Nie są wyznaczane w sposób geodezyjny. W związku z tym istnieje pewien taki ścisły związek pomiędzy obrazem osuwiska a
tym, co znajduje się w podkładzie topograficznym, z jego elementami topograficznymi. Jeżeli chcemy wykorzystać dane z mapy w skali 1 do 10 tysięcy do planowania przestrzennego, musimy wziąć pod uwagę, że konieczne jest wykonanie pewnej pracy kartograficznej, która pozwoli na przeniesienie tej treści z mapy osuwisk na podkłady w skalach dokładniejszych, takich, w jakich prowadzi się planowanie przestrzenne, czyli najczęściej jest to skala 1 do 1000, ale może być również i większa. I to przenoszenie granic, osuwisk czy terenów zagrożonych jest zadaniem dla osób, które w jakiś sposób mają wiedzę i geologiczną, geomorfologiczną i potrafią skorzystać z tak przygotowanych map w skali 1 do 10 tysięcy. Czemu zatem ma służyć opracowanie rejestru w skali 1 do 10 tysięcy? No jest przede wszystkim punktem wyjścia do planowania przestrzennego. Jest także elementem niezbędnym do prowadzenia dalszego dokumentowania, czyli sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. W większości przypadków, tam gdzie teren nie jest zagospodarowany, nie jest planowany do zagospodarowania poprzez postawienie jakichś tam obszarów zamieszkania czy infrastruktury drogowej, taka skala 1 do 10 tysięcy jest zupełnie wystarczająca. Natomiast wszędzie tam, gdzie chcemy wykorzystać mapy w skali 1 do 10 tysięcy na obszarach zabudowanych, tak jak mówiłam wcześniej, konieczna jest taka praca kartograficzna, która pozwoli na przeniesienie i doszczegółowienie granic osuwiska już na takich planach. No ponadto można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach mapy w skali 1 do 10 tysięcy są najdokładniejszymi, jakie sporządza się i można to powiedzieć, że to nawet w skali światowej jest bardzo duża dokładność. To, co odnośnie wyznaczania osuwisk mamy nowego w rozporządzeniu, to takie większe zwrócenie uwagi, o czym była też już mowa, na numer identyfikacyjny, który jest zbieżny z numerem w bazie danych SOPO. Ten numer pozyskujemy w momencie wprowadzania danych do bazy. Zobaczmy teraz, jak wygląda sposób wprowadzania danych do bazy, jak wygląda sposób nadawania takiego numeru i jak należy przygotować dane, aby dane z karty mogły trafić do bazy danych. Zgodnie z rozporządzeniem, karty rejestracyjne muszą posiadać numer identyfikacyjny z bazy danych SOPO. Aby go uzyskać, należy zwrócić się do nas, przekazując kartę z porządkami rozporządzenia. Wzory kart zostały zdefiniowane w pierwszym i drugim załączniku. Sposób wypełnienia poszczególnych pól determinują przepisy w tych załącznikach. Aby zachować spójność danych, baza SOPO ma swoje dodatkowe normy i ograniczenia, które należy mieć na względzie podczas wypełniania kart. Każda karta jest sprawdzana pod względem zarówno formalnym, jak i merytorycznym, także w terenie. Wymogi formalne to m.in. kompletność pól obowiązkowych, a także zgodność z przyjętymi słownikami. Sprawdzana jest również mapa osuwiska, czy została sporządzona zgodnie z symboliką opisaną w instrukcji opracowania mapy osuwisk. Karty są weryfikowane przez doświadczonych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego. Czas przeprowadzenia takiej weryfikacji może być różny i jest uzależniony od jakości danych i sposobu ich przekazania. Karta rejestracyjna może zostać wprowadzona w internetowej aplikacji, którą część z Państwa dobrze zna. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień możliwe będzie zakładanie karty i następnie wypełnianie ich zgodnie z ustalonym wzorem. Cyfrową wersję mapy można przekazać w specjalnym szablonie, który udostępniamy. Jest on przygotowany w popularnym formacie Shape, dzięki czemu można użyć go w każdym oprogramowaniu GIS. Przekazanie danych zgodnie z tymi wytycznymi przyspiesza proces weryfikacji kart. Podczas samodzielnego wprowadzania kart już na początku
nadawany jest im numer identyfikacyjny. Jednak na tym etapie traktowany jest on jako numer roboczy. Przed publikacją w bazie danych numer ten ma charakter tymczasowy i nie może być wykorzystywany w rejestrach prowadzonych przez starostów. Formalne uzyskanie tego numeru następuje dopiero po publikacji mapy i karty rejestracyjnej w bazie danych SOP-u, co, jak już wspomniałem, ma miejsce po ich pozytywnej weryfikacji. Proszę Państwa, podsumowując to pierwsze moje wystąpienie, no chciałam zwrócić uwagę, że terenowe kartowanie geologiczne należy traktować jako podstawową i konieczną metodę do prowadzenia rejestru osuwisk. I druga bardzo ważna rzecz to to, że numer identyfikacyjny SOPO zamieszczony na karcie rejestracyjnej sprawia, że karta rejestracyjna jest dokumentem zgodnym z prawem, czyli zgodnym z obecnym rozporządzeniem. Przejdę teraz do drugiej części mojego wystąpienia, czyli drugiej bardzo poważnej zmiany, która znalazła się w nowym rozporządzeniu, a dotyczy obserwacji. Ten postulat o zmianę zapisów związanych z obserwacjami no, chyba był najczęściej podnoszonym przez te wszystkie lata funkcjonowania starego rozporządzenia. I tutaj mamy odnośnie obserwacji kilka takich zmian. Pierwszą z nich, o której powiem, to będzie zmiana częstotliwości prowadzenia obserwacji. Obecnie w rozporządzeniu mamy zapis, że obserwacje prowadzi się z częstotliwością stosowną do ryzyka. Nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jak oszacować ryzyko? Proszę Państwa, ryzyko jest pochodną zagrożenia osuwiskowego, a samo zagrożenie jest prawdopodobieństwem, czyli możliwością uruchomienia się osuwiska w danym miejscu z danym natężeniem. W warunkach polskich osuwiska uruchamiają się pod wpływem naturalnych czynników, takich jak opady atmosferyczne, szybkie topnienie śniegu czy wstrząsy sejsmiczne. Jeżeli takie osuwisko zostaje zagospodarowane, mamy na nim postawione jakieś wartościowe obiekty, wówczas to zagrożenie, można powiedzieć, zamienia się w ryzyko straty, czyli w prawdopodobieństwo tego, że stracimy to wszystko, co postawiliśmy na osuwisku. Jak najłatwiej oszacować samo zagrożenie? No najprostszym sposobem jest skorzystanie właśnie z tego, co znajduje się w rejestrze prowadzonym przez starostę, czy ewentualnie tego, co znajduje się na mapach osuwisk i terenów zagrożonych. Tam osuwiska podzielone są na 3 stopnie aktywności. Osuwiska aktywne to są takie, na których obserwowaliśmy ruch w ostatnich 5 latach. Są to osuwiska, na których bardzo łatwo te formy morfologiczne aktywne stwierdzić. Zwykle mamy jakieś przerwanie darni, powalone drzewa, świeże spękania na budynkach czy na infrastrukturze drogowej. I ryzyko strat na takim osuwisku należy ocenić jako bardzo wysokie. Drugi typ osuwisk, druga kategoria, to są osuwiska okresowo aktywne. To są osuwiska, na których ruch masowy obserwowaliśmy w ostatnich 50 latach. Przejawy tego ruchu jeszcze są widoczne, ale pomału się zacierają. Na pewno nie mamy takich elementów jak przerwanie darni. Ryzyko uruchomienia się takiego osuwiska i spowodowania poważnych strat należy traktować jako wysokie. No i osuwiska, o których wspominałam wcześniej, z którymi mamy wszyscy problem, ponieważ są niewidoczne, zatarły się w pamięci mieszkańców, albo w ogóle ich nie było w tej pamięci mieszkańców. Na pewno nie mamy ich w dokumentach, w żadnej dokumentacji znajdującej się w gminie czy w powiecie. To są osuwiska, na których nie obserwowaliśmy ruchu od 50 lat. I
tak jak było powiedziane wcześniej, nie możemy wykluczyć, że to osuwisko się nie uruchomi. Z naszych doświadczeń wynika, że takie osuwiska uruchamiają się podobnie jak i inne, może troszkę rzadziej ze względu na to, że zwykle są to osuwiska o głębiej położonej powierzchni poślizgu. Na takich osuwiskach mamy średnie zagrożenie i również średnie ryzyko strat. Jak w miarę łatwo ocenić samo ryzyko osuwiskowe? Można złożyć dwie informacje po prostu, czyli samą informację na temat aktywności osuwisk z tym, co znajduje się na danym osuwisku. I na pewno do osuwisk, w którym szacujemy największe ryzyko, to są osuwiska aktywne, zabudowane. I stopniowo osuwiska nieaktywne, zabudowane i następnie osuwiska, które nie są zabudowane, ale tutaj nie możemy zapomnieć o takich elementach majątkowych, jak na przykład pola uprawne czy lasy, które w wyniku zniszczenia oczywiście też powodują straty. No i tutaj w tej kategorii na pewno większym ryzykiem obarczone są osuwiska aktywne niż osuwiska okresowo aktywne czy nieaktywne. Drugą bardzo ważną zmianą odnośnie prowadzenia obserwacji jest stworzenie nowej metody prowadzenia obserwacji. To jest metoda wizji w terenie, bo obecnie mamy dwie takie metody, czyli metoda wizji w terenie i monitoring, ale ze względu oczywiście na koszty, ale także i na potrzeby rekomendujemy prowadzenie, można powiedzieć, na co dzień obserwacji w postaci wizji w terenie, a te metody monitoringowe, które jeszcze Państwo będziecie mogli dzisiaj obejrzeć, jak one wyglądają, zostawienie na przypadki takie bardziej niebezpieczne i w takich sytuacjach, kiedy musimy szybko reagować na zagrożenie i ryzyko. Samą wizję w terenie, jak przeprowadzić, ustawodawca nie definiuje, ale niech będzie jakąś wskazówką dla nas to, że zgodnie z załącznikiem trzecim, gdzie mamy protokół obserwacji, wizję w terenie może przeprowadzić osoba nieposiadająca uprawnień geologicznych. Co to znaczy? Że obserwujemy elementy znajdujące się na osuwisku, niezwiązane tak naprawdę z geologią, czyli całą infrastrukturę, zarówno transportową, budynki, linie przesyłowe. To każdy z nas jest w stanie ocenić, czy jest uszkodzone, czy nie jest. Zobaczmy. Witam Państwa. Jesteśmy na osuwisku aktywnym, które ma swój numer identyfikacyjny w bazie SOPO. Na tym właśnie osuwisku odbywa się w tej chwili obserwacja metodą wizji w terenie. Wizję tę przeprowadza pani Edyta Rycio ze służby geologicznej. Witam panią. Dzień dobry. Czy na tym osuwisku możemy dostrzec jakieś przejawy aktywności? Jeśli tak, to jak możemy je rozpoznać? Aktywność osuwisk przejawia się zawsze takim postępującym uszkodzeniem obiektów budowlanych najczęściej lub infrastruktury technicznej i drogowej. Dla budynków najistotniejsze jest rozpoznanie szczelin w ścianach budynków. Czym charakteryzują się typowe szczeliny w ścianach budynków związane z aktywnością osuwisk? Przede wszystkim przebiegiem. Zwykle jest tak, że szczeliny układają się przekątnie, skośnie do ścian budynków, jednak nie jest to regułą, dlatego że na osuwiskach o dużej dynamice ruchu mogą powstawać w ścianach szczeliny i pęknięcia o przebiegu pionowym. Czy widzimy na tym osuwisku jakieś inne przejawy jego aktywności? Tak, nieco dalej widzieliśmy niewielkie uszkodzenia jezdni asfaltowej. Taki powolny i stały ruch mas koluwialnych w osuwisku nie zawsze powoduje zerwanie ciągłości asfaltu, a te jego takie ciągłe deformacje przejawiające się występowaniem takich właśnie ugięć lub wybrzuszeń w jezdni asfaltu, co jest wyczuwalne przez kierowców, ponieważ powoduje takie charakterystyczne zakołysanie samochodem.
No tak, ale to jest dość częsty widok na naszych drogach. Czy zawsze spowodowany jest ruchem osuwiska? Nie, oczywiście, że nie. Ponieważ powodów uszkodzeń drogi jest wiele, bardzo często uszkodzenia drogi są spowodowane tak naprawdę nadmiernym, ciężkim ruchem kołowym lub źle po prostu wykonaną konstrukcją drogi. Ważne jest, żeby te spękania lub uszkodzenia w jezdni skorelować z innymi charakterystycznymi objawami aktywności osuwisk. Czyli na przykład z jakimi? Na przykład bardzo częste są pęknięcia w gruncie albo wybrzuszenia lub ugięcia powierzchni terenu. Musimy zwracać uwagę na pochylone lub całkowicie wywrócone słupy przesyłowe lub drzewa. Już wspomniane spękania w budynkach albo w jezdniach. Musimy też zwrócić uwagę na zniszczenia w innych elementach budowlanych, takich na przykład jak podmurówki albo ogrodzenia. No dobrze, ale wiele uszkodzeń, o których pani mówi, mogło powstać tak naprawdę dawno temu. Jak to ocenić? Zgadza się, dlatego ważny jest punkt odniesienia. Prowadząc wizję w terenie, obserwuję stan obiektów budowlanych i sprawdzam, czy zostały one opisane w karcie rejestracyjnej osuwiska. Jeśli nie, to uszkodzenia, które widzę, są młodsze od daty wykonania karty rejestracyjnej i są podstawą do jej aktualizacji. W następnych latach punktem odniesienia będzie karta rejestracyjna osuwiska oraz ostatni protokół obserwacji. Co ważne, w protokołach zawsze umieszczam fotografie uszkodzonych obiektów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i to, co zostało już tutaj wspomniane na filmie z obserwacji, sporządza się protokół obserwacji. To jest zupełnie nowy element naszego rozporządzenia. Wzór protokołu znajduje się w załączniku trzecim. Zobaczmy. Niedawno byliśmy na osuwisku, na którym widzieliśmy szkody spowodowane przez ruchy masowe. Teraz jesteśmy na osuwisku również aktywnym, które także jest ujęte w bazie SOPO i ma swój numer ewidencyjny. Czy to osuwisko przejawia swoją aktywność jakimiś uszkodzeniami zabudowy czy też infrastruktury? Nie. Wygląda na to, że od momentu kartowania geologicznego, podczas którego powstała karta rejestracyjna tego osuwiska, nie wystąpiły tutaj żadne nowe uszkodzenia. Czy możemy zatem ocenić, że to osuwisko jest już nieaktywne? Nie, za wcześnie jest na to, dlatego że nie wiemy, jak wygląda sytuacja w innych częściach osuwiska. Proszę pamiętać, że obserwacje metodą wizji terenowej nie są tożsame z terenowym kartowaniem geologicznym, które dotyczy całego obszaru osuwiska. Wizja w terenie skupia się wyłącznie na obiektach budowlanych występujących na tym osuwisku. Czy to oznacza, że możemy nie wykonywać już protokołu obserwacji? Każda wizja w terenie, podczas której obserwowano stan obiektów budowlanych oraz ich najbliższe otoczenie, powinna zakończyć się wykonaniem protokołu obserwacji. Będzie on podstawą do kolejnych obserwacji. Jeśli w przyszłości stwierdzimy nowe uszkodzenia na tym osuwisku, będziemy mogli wnioskować o momencie uaktywnienia się tego osuwiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak poprawnie wypełnić protokół obserwacji? On jest dosyć krótki. Oczywiście na wstępie jest zamieszczony numer identyfikacyjny, a następnie ma trzy takie nieduże pola, w których w przypisach mamy opis, jak należy wypełnić taki protokół z obserwacji. Jeżeli oczywiście zaobserwowaliśmy jakieś uszkodzenia w infrastrukturze czy w budynkach, notujemy je w tym pierwszym dużym polu. W kolejnym polu notujemy informacje, w jakiej formie należy kontynuować obserwacje i kiedy ponowić obserwacje. No i to trzecie duże pole pozwala nam zamieścić fotografie. Najlepiej byłoby, żeby sfotografowane były wszystkie uszkodzenia, które żeśmy zidentyfikowali w terenie i opisane tak, aby przy kolejnej obserwacji móc porównać, tak jak było powiedziane w filmie, stan sprzed kilku lat ze stanem obecnym. Jeżeli w takim protokole obserwacji mamy wpisane, że zauważyliśmy jakąś aktywność, mamy taki protokół ze wskazaniem, że faktycznie osuwisko wykazuje jakąś aktywność, to jest to dla nas przesłanka do tego, żeby zaktualizować kartę osuwiska.
Kartę oczywiście aktualizujemy, tak jak wcześniej było mówione, poprzez terenowe kartowanie geologiczne i wprowadzamy taką zaktualizowaną kartę do bazy danych SOPO zgodnie z wszystkimi wcześniej wskazanymi procedurami. Warto tutaj jeszcze podkreślić, że obserwacje prowadzone są wyłącznie na osuwiskach, które są już zarejestrowane, czyli takie, które mają już ten swój numer identyfikacyjny. I to, co jest chyba ważne w tym momencie, to protokoły z obserwacji są elementem rejestru prowadzonego przez starostów. To jest taki nowy element tego rejestru, natomiast póki co nie są elementem bazy danych SOPO. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Witam Państwa ponownie i zapraszam na kolejną część drugiego forum Państwowej Służby Geologicznej. Przed nami prezentacja poświęcona także obserwacji osuwisk, ale tym razem dotycząca monitoringu. O przedstawienie tej problematyki proszę pana doktora Tomasza Wojciechowskiego. Panie doktorze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, rozporządzenie mówi wprost, że monitoring, obserwacja metodą monitoringu polega na dokonaniu pomiaru. Żeby dokonać pomiar, musimy mieć założone instrumenty pomiarowe, czyli wychodzimy już poza wizję terenu. Dlaczego czasem konieczne jest dokonywanie pomiarów? A to dlatego, że są miejsca, gdzie ludzkie oko nie jest w stanie wykryć deformacji powierzchni terenu, bądź też przesuwających się mas skalnych pod ziemią. Są to bardzo niewielkie czasem przemieszczenia, milimetrowe w skali roku, centymetrowe w skali roku, które są przez ludzkie oko po prostu niezauważane, a te deformacje potrafią zniszczyć zabudowę znajdującą się na osuwisku. Ustawodawca przewidział dwie metody prowadzenia monitoringu. Monitoring powierzchniowy metodami geodezyjnymi oraz monitoring wgłębny. Aby monitoring był skuteczny, należy go zaprojektować. Czyli na etapie wstępnym trzeba zaprojektować po prostu punkty pomiarowe, lokalizację punktów, gdzie będą one zainstalowane oraz dobrać odpowiednie metody pomiarowe. W ramach SOPO monitorujemy obecnie 60 osuwisk w Karpatach. Co monitorujemy? Monitorujemy osuwiska, które zagrażają infrastrukturze. My monitorujemy osuwiska, które zagrażają zaporom wodnym, szkołom, kościołom, czy też ważniejszym drogom. Natomiast kiedy warto w ogóle prowadzić ten monitoring? Szanowni Państwo, monitoring warto prowadzić z dwóch powodów. Po pierwsze, to co mówiłem wcześniej, są osuwiska, które wizja w terenie będzie niewystarczająca i warto ten monitoring zamontować i prowadzić. Natomiast ważniejsza, korzystając z okazji, że najwięcej zgłoszonych uczestników tego forum to są geolodzy powiatowi, albo inaczej administracja samorządowa, będzie Wam łatwiej przekonać mieszkańców o tym, że na danym osuwisku z danym osuwiskiem jest problem i że nie warto inwestować własnych środków. Czasem zwykłe powiedzenie, że mieszkacie na osuwisku jest niewystarczające, natomiast mając w ręce liczbowe, sparametryzowane konkretnie wyniki pomiarowe, macie argument, Szanowni Państwo, do poważnych dyskusji, przekonując mieszkańców do trudnych decyzji. Tak jak już mówiłem, podstawą monitorowania jest rozpoznanie osuwiska. Przed zamontowaniem należy kartę zaktualizować, czyli sprawdzić, nie bazować na informacjach przed na przykład 10 lat, tylko sprawdzić, jaki jest stan obecny. Może od tego czasu osuwisko się powiększyło i w tych częściach też można by było monitorować, a może należałoby monitorować aktywność. Należy też pamiętać, że nie monitorujemy konkretnych działek własnościowych. Osuwisko ma granice naturalne, które nie są zależne od sztucznych granic wyznaczonych przez człowieka. Dlatego monitorowanie pojedynczych działek jest bezcelowe, dlatego że na danym osuwisku tych działek jest zdecydowanie więcej niż jedna, najczęściej. W związku z tym należy obserwować całe osuwisko.
Fragmentaryczny monitoring tak naprawdę nie mówi nam nic o zagrożeniach całej formy osuwiskowej. Dokonując rozpoznania, warto rozpoznać również wgłębnie osuwiska poprzez dokonanie wierceń z pełnym uzyskiem rdzenia. Dlaczego? Dlatego, że jest to jedyna metoda, dzięki której możemy określić najgłębszą powierzchnię poślizgu. Dlaczego to jest ważne? Jest to ważne przede wszystkim w projektowaniu monitoringu wgłębnego. Jeżeli będziemy monitorować inklinometry, o których za chwilę będę mówił, to rura inklinometryczna musi być posadowiona w utworach nienaruszonych, czyli pod osuwiskiem. Jeżeli będzie to instrument wiszący, może być sytuacja taka, że nie wykaże on właściwie ruchu osuwiskowego. Więc prawidłowe rozpoznanie osuwiska jest podstawą założenia monitoringu. Monitoring powierzchniowy może być stosowany różnymi metodami. My się pochwalimy teraz, albo inaczej, przekażemy nasze doświadczenia co do poszczególnych metod. Niemniej jednak nie jest to tak, że wszystkie metody musicie Państwo stosować. Możecie wybrać dowolną metodę, jaką chcecie, rozpoczynając od tańszego monitoringu powierzchniowego. Najtańszym rozwiązaniem jest monitoring prowadzony odbiornikami GNSS. Tu mamy przykład osuwiska, gdzie mamy wartości, strzałkami określone są wartości przemieszczeń, czyli mamy tutaj już cykliczne pomiary, dzięki którym możemy określać, jak poszczególne zamontowane punkty w koluwiach przesuwają się pomiędzy pomiarami. Daje nam to informacje o skali aktywności na powierzchni terenu. Mówimy tu o centymetrowych dokładnościach poziomych. Skanik laserowy, zarówno z pułapu lotniczego, czy też z pułapu naziemnego, też daje rezultaty. Natomiast nie wszędzie on może być stosowany, albo inaczej, nie wszędzie on po prostu się spisze. W obszarach mocno zalesionych użycie skanera naziemnego jest bezcelowe. Po prostu drzewa będą zasłaniały sygnał, wiązkę laserową. Tych punktów, które odbiją się od powierzchni terenu, będzie niewystarczająca ilość. Na czym polega ten skanik? Za pomocą skanerów laserowych pozyskujemy chmury punktów. To są chmury złożone z kilkunastu milionów punktów, które odbijają się od różnych elementów. My potrafimy te chmury klasyfikować, są technologie. Możemy odseparować punkt odbity od drzew, od powierzchni, od słupów wysokiego napięcia. No i oczywiście dla nas najważniejsze powierzchnie terenu. Odseparowujemy zbędne dla nas geologów informacje o pokryciu terenu i mamy informacje o rzeźbie terenu. Zalety tej metody widzimy nie tylko w monitorowaniu, to tak trochę odskoczę od monitoringu, ale również przy inwentaryzacji. My w tym momencie, rozpoznając osuwiska, jadąc w teren, przygotowujemy się wcześniej. Na etapie prac przygotowawczych studiujemy tą rzeźbę terenu z dostępnych danych. Pokazując, przygotowując się, sprawdzamy, czy dany teren, gdzie idziemy, jest potencjalnie, może być to osuwisko, czy też nie. Jeżeli kształt rzeźby terenu na to wskazuje, skupiamy tam naszą terenową szczególnie uwagę. Warto skanik laserowy wykorzystać naziemny w sytuacjach kryzysowych, jeżeli dojdzie do nagłego osunięcia. Czasem sztaby kryzysowe bądź urzędy potrzebują zinwentaryzować masy, jakie się osunęły, choćby po to, żeby niektóre koluwia odkopać. Trzeba zaprojektować, ile wywieźć ziemi, ile ciężarówek zamówić i tak dalej, więc warto sprawdzać różnicowo i prowadzić taki skanik również na etapie interwencyjnym. Wyniki takiego monitoringu cyklicznego wyglądają następująco. Po prostu tworzone są numeryczne modele terenu i porównywalne, poszczególne cykle pomiarowe są ze sobą porównywalne. Dzięki temu wiemy, jak ta rzeźba, jak te zmiany pionowe wyglądają. Tu jest przykład z chojnika. Widzimy, że tutaj jest to pomarańczowa charakterystyczna, to jest dach szkoły. Natomiast w południowej części rozwija się tutaj fragment osuwiska, prawda? I widzimy tutaj czerwono-żółte kolory, co wskazuje, że to są obszary, gdzie teren osuwiska obniża się. No i niebieskimi kolorami oznaczone są, gdzie poprzez wypchnięcie jęzora powierzchnia podnosi się do góry. Mówimy tutaj o dokładnościach decymetrowych.
Skanik, lotniczy skanik laserowy, no to jest to technologia coraz tańsza i przypuszczam, że za kilkanaście lat już będziemy mieć w Polsce przemysł wręcz pomiarowy. Wielkie obszary będziemy mogli ze sobą porównywać i obserwować, jak dochodziło pomiędzy pomiarami do zmian. Tutaj podobnie mamy rejon Grudka nad Donecem i też widzimy żółto-czerwone strefy obniżenia w górnych częściach osuwiska, no i wypchnięcie jeziora charakterystycznymi kolorem niebieskim, pokazane oczywiście w skali decymetrowej. Mało tego, możemy obliczyć objętości tych zmian. Mówię tutaj o skaningu laserowym. Świat geologii się zachwyca od kilkunastu lat już tą technologią, natomiast trzeba być bardzo krytycznym do metod. Nie tylko tej, ale do każdej. Skaning laserowy no jest obarczony pewnymi błędami. Zarówno błędy są generowane na etapie pozyskiwania informacji, czyli w czasie pomiaru, ale także w czasie przetwarzania. Bardzo duży problem jest też z interpretacją. Jeżeli doświadczony geolog, inaczej, jeżeli niedoświadczony geolog może mieć problem z identyfikacją w terenie danej formy, czy jest to osuwisko, czy nie, takie same problemy będą przy interpretacji numerycznych modeli terenu. To jest przykład błędu pomiarowego. Tu widzimy charakterystycznymi kolorami niebieskimi i żółto-czerwonymi. To są strefy oderwania. Grawitacja działa tylko w jedną stronę, w dół, prawda? I jeżeli patrzymy na niebieski kolor, gdzie skarpa się podnosi, no to coś tu jest nie tak. To mamy jakby odwrócenie. Nie jest możliwe, żeby w górnych częściach osuwiska w strefie oderwania, w strefie skarpy głównej ten teren się podnosi. On zawsze musi się obniżać. No niemniej jednak modele różnicowe nam tu wskazują, że coś jest tu nie tak. Sprawdzając pokrycie terenu, no widzimy, że jedna z tych skarp jest porośnięta lasem. Z czego błędy wynikają? Ano z tego, że algorytm nie sklasyfikował prawidłowo powierzchni terenu, tylko wysoką pokrywę krzaczastą, że tak powiem, krzewy wszystkie zinterpretował jako powierzchnię terenu, sztucznie podnosząc powierzchnię terenu. Stąd tego typu błędy. Dlatego z tymi metodami wszystkimi trzeba bardzo uważać. W ostatnim czasie wdrożyliśmy do systemu SOPO fotogrametrię niskiego pułapu. Latamy drony nad osuwiskami i również dokonujemy skali centymetrowej modele różnicowe. Czyli latamy powiedzmy na wiosnę, drugi pomiar robimy jesienią bądź za rok i sprawdzamy, jak powierzchnia się podnosi czy też obniża. Mało tego, możemy się, mając centymetrową rozdzielczość tych informacji poziomą, jesteśmy w stanie określić poziome przesunięcia, czyli sprawdzać, jaka jest aktywność, skalę aktywności osuwiska. Satelitarna interferometria radarowa. Już we wstępie mówiłem o tej metodzie. Pokażę tutaj wyniki. Tutaj jest wynik jednego z interferogramów dla osuwiska w Kłodnym. Bardzo medialne osuwisko z 2010 roku. Tutaj widzimy obserwacje w ciągu kilku lat po osuwiskach, jak jeszcze te ruchy osuwiskowe funkcjonowały. One już nie były spektakularne, one już nie były wykrywane ludzkim okiem. Natomiast z pułapu satelitarnego one były jak najbardziej do uzyskania, co wskazuje, że osuwisko cały czas było niebezpieczne, jest niebezpieczne. Tutaj mamy inną trochę technologię wykorzystania danych satelitarnej interferometrii radarowej. Wykorzystujemy tak zwane stabilne rozpraszacze, czyli obiekty, o których wiązka radarowa satelity odbija się w sposób stały pomiędzy pomiarami. Dzięki tym dla tych punktów jesteśmy w stanie już bardziej precyzyjnie w skali milimetrowej określić deformację tych obiektów. Bardzo często te deformacje korelują się z występowaniem aktywnych osuwisk, dlatego też stawiamy tezę, że w tych strefach warto tę metodę używać. Nie stosujemy ich w obszarach, gdzie takiej zabudowy nie ma. Ale warto inwestować w wielu miejscach dla tych osuwisk bardzo powolnych. To jest przykład osuwiska w Szymbarku. Stawiamy reflektory radarowe, reflektory radarowe naszej konstrukcji, które działają. Mało tego, one zostały swego czasu docenione przez Europejską Agencję Kosmiczną, gdzie konstelacja satelitów Sentinel była właśnie kalibrowana na naszych reflektorach. Może akurat nie na osuwiskach, tam były inne problemy, które badaliśmy. Ale tak czy inaczej mamy gwarancję, że one działają. I tu poniżej widzimy wykres dla tych reflektorów, gdzie widzimy, jak ta wiązka radarowa, ta odległość od satelity się zmienia w czasie. Po przeliczeniu to na wartości pionowe widzimy, że ten punkt osuwiska, konkretny punkt po prostu przemieszcza się w dół, czyli osuwisko
zmierza w dół stoku. Skala dokładności na reflektorach, tutaj mówimy o milimetrach w skali roku. I monitoring wgłębny. Monitoring wgłębny polega na pomiarach inklinometrycznych, czyli badamy tutaj przemieszczenia poszczególnych pakietów skalnych w obrębie osuwiska i obok zawsze stawiamy piezometry po to, żeby badać wahania zwierciadła wód podziemnych. Dane te wszystkie są ze sobą zestawiane. Tu widzimy charakterystyczny wykres po prawej stronie i widzimy, jak poszczególne, jesteśmy w stanie określić, które płaszczyzny poślizgu są aktywne i jak bardzo, bo co jest warte powiedzenia, tu koleżanka wcześniej pokazała model takiej osuwiska, mówimy o płaszczyźnie poślizgu. Tak naprawdę, zwłaszcza w obszarach górskich, mamy do czynienia z kilkoma płaszczyznami osuwisk. Jedną, dwa, trzy, może siedem płaszczyzn, które nie są symetrycznie aktywne względem siebie. I to pokazują właśnie dane inklinometryczne. Na każdym naszym osuwisku w bliskiej odległości stawiamy jeszcze deszczomierz, dlatego że korelujemy, badamy opad atmosferyczny i modelujemy jego wpływ na zwierciadła wód podziemnych i badamy, jak się ma do tego właśnie aktywność. Mamy pilotażowo, monitorujemy online, czyli w czasie rzeczywistym jedno z osuwisk Łaski w Międzybrodziu Bialskim. Tam zamontowaliśmy urządzenia, które automatycznie szczytują nam pomiary dane i dane są właśnie przesyłane na nasze serwery. Dzięki temu na bieżąco wiemy, co się dzieje na osuwisku. Będziemy przedłużać, być może w następnym etapie następne osuwiska będziemy wyposażać w taki monitoring online. W ramach systemu osłony przeciwosuwiskowej monitorujemy obecnie 60 osuwisk. System obserwacji na badanych osuwiskach opiera się zarówno na pomiarach powierzchniowych, jak i na pomiarach wgłębnych. Obecnie znajdujemy się w miejscowości Szymbark. Monitorujemy tutaj dwa osuwiska, które zlokalizowane są przeciwlegle do siebie. Osuwiska te są chronicznie aktywne, co cyklicznie przejawia się zniszczeniami drogi powiatowej, spękaniami budynków i deformacjami powierzchni terenu. Już w trakcie projektowania monitoringu zaplanowano wykorzystanie powierzchniowych metod GNSS, naziemnego skaningu laserowego, a także metod wgłębnych, inklinometrycznych i piezometrycznych. W późniejszym etapie wdrożono tu także satelitarną interferometrię radarową oraz pomiary fotogrametryczne z pułapu drona. Najprostszą i najtańszą metodą monitoringu osuwisk są precyzyjne pomiary geodezyjne. Wykonanie poszczególnych punktów ogranicza się do osadzenia w gruncie metalowej rurki o długości 1,5 metra, zakończonej gwoździem geodezyjnym, zlicowanym z powierzchnią terenu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w obrębie osuwiska odbywa się już na etapie projektu. W ramach SOPO zwykle jest to około 12 punktów. Pomiary wykonuje się cyklicznie. Podczas drugiego i następnych pomiarów zmiany współrzędnych geodezyjnych odzwierciedlają dynamikę osuwiska. Naziemny skaning laserowy. Kolejna metoda, którą wykorzystujemy w monitorowaniu osuwisk, która pozwala nam jednym zamachem zmierzyć całą powierzchnię osuwiska. Najczęściej wykonujemy takie pomiary z przeciwstoku. W tym przypadku chodzi nam o osuwisko Zapadle po przeciwległej stronie doliny za pomocą takiego właśnie skanera laserowego. SHAM skaner jest wyposażony dodatkowo w dwa urządzenia. Odbiornik GNSS, który zapewnia centymetrową dokładność wyznaczenia położenia samego skanera oraz aparat cyfrowy, który pozwala nam jakby pokolorować przyszłą chmurę punktów, co znacznie ułatwia późniejszą percepcję samego obrazu. Całość nie kończy się na samym skanowaniu, gdyż potrzebna jest późniejsza obróbka danych, która jest dosyć czasochłonna. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy na tych osuwiskach pomiary powierzchni terenu z niskiego pułapu. Wykorzystujemy do tego drona.
uzyskujemy model powierzchni terenu na bazie cyfrowych zdjęć wykonywanych metodą fotogrametrii niskiego pułapu. Podobnie jak w przypadku skaningu naziemnego, wykonywanie cyklicznych pomiarów umożliwia wykrywanie zmian ukształtowania terenu. Satelitarna interferometria radarowa jest metodą wykorzystującą radarowe sygnały nadawane przez satelity z pułapu ponad 700 km i metodą pomiaru fazowego jest w stanie mierzyć przesunięcia terenu z dokładnością do dosłownie milimetrów na rok. Generalnie metoda wykorzystuje odbicia od naturalnych obiektów typu budynki, skały, jakieś twarde elementy. Natomiast w miejscach, gdzie takich elementów nie ma, albo w miejscach takich, gdzie szczególnie zależy nam na pomiarze, wykorzystujemy reflektory radarowe. To jest jeden z reflektorów naszego autorstwa w Państwowym Instytucie Geologicznym, który jest wykorzystywany do tego rodzaju pomiarów. Trzy ustawione pod kątem 90 stopni powierzchnie jak największą porcję sygnału odbijają w kierunku satelity. Konstrukcja reflektora pozwala na zamontowanie anteny GPS, GNSS na jego szczycie. Odbicie sygnału radarowego następuje od centrum fazowego reflektora, które możemy bardzo ściśle określić. Dzięki temu, że montujemy antenę na szczycie reflektora, możemy zintegrować ze sobą dwa rodzaje pomiarów. Pomiary typowo geodezyjne, GNSS, bądź pomiary niwelacyjne z pomiarami interferometrycznymi satelitarnymi, które mają bardzo wysoką dokładność. Dzięki temu możemy bardzo dokładnie w czasie i przestrzeni charakteryzować przemieszczenia powierzchniowe osuwiska. Prawidłowe zaprojektowanie monitoringu wgłębnego rozpoczyna się już na etapie robót geologicznych. Ważne jest, aby w czasie wierceń rozpoznać najgłębszą powierzchnię poślizgu, po to, aby kolumna inklinometryczna była osadzona w utworach nienaruszonych. W przypadku osuwiska w Szymbarku, na którym się znajdujemy, powierzchnię tę stwierdzono na głębokościach 7,5 i 15 metrów poniżej powierzchni terenu, przez co inklinometry mają długość 30 metrów. Ta żółta kolumna kojarzy się z siecią gazową. Jest to zabezpieczenie kolumny inklinometrycznej do pomiarów monitoringu wgłębnego. Pomiary te dostarczają nam informacji o głębokości zalegania powierzchni poślizgu oraz dynamice przemieszczeń utworów koluwialnych. Ważnym elementem jest poprawne zamontowanie kolumny pomiarowej, tak aby rowki pokazywały nam kierunek przemieszczenia mas koluwialnych. Sama zasada pomiarów jest dość prosta. Spuszczamy sondę inklinometryczną na dół otworu i wykonujemy pomiary co pół metra. Pozwala nam to zobrazować krzywiznę otworów, a cykliczne pomiary jesienno-wiosenne pozwalają nam na obliczenie przemieszczeń, zarówno wskazując ich głębokość, jak i wielkość. Obok otworu do pomiarów inklinometrycznych zwykle zlokalizowany jest piezometr. Jest to otwór o niewielkiej średnicy, służący do rejestracji zmian poziomu wody w gruncie w odniesieniu do ilości opadów atmosferycznych. Rejestracja prowadzona jest automatycznie przez czujnik. Dane odczytywane są podczas wizyt w terenie lub przesyłane siecią GSM. Przy każdym osuwisku monitorowanym w ramach projektu SOPO ustawiamy deszczomierz. Dane o opadach służą nam do korelacji zależności pomiędzy opadem a zmianą poziomu zwierciadła wód gruntowych, a w konsekwencji uaktywnianiem się osuwiska. Dane te są przydatne do modelowania zagrożeń osuwiskowych. Szanowni Państwo, wyniki z monitoringu muszą być raportowane. Raport musi przedstawiać charakterystykę osuwiska, musi pokazać stopień jego rozpoznania, musi określać strefę aktywności, projekt, czyli gdzie są zainstalowane punkty pomiarowe, przede wszystkim wyniki i wnioski. W związku z wejściem nowego rozporządzenia do każdego z naszego raportów, które w naszym przypadku raporty robimy co roku po dokonanym rocznych pomiarach,
Będziemy dokładać protokół z obserwacji. Tutaj mamy przykłady właśnie obrazków, rycin z wynikami z takich raportów. Reasumując, chciałbym Państwu jakby przekazać kilka takich informacji praktycznych, jak podejść do organizacji takiego monitoringu. Generalnie pierwszą zasadą, którą należy się trzymać, to są ogólnie przyjęte standardy. Są pewne normy, są ustawy, mamy państwowe układy współrzędnych. Należy dopilnować na etapach przetargu, aby właśnie w takich układach państwowych wyniki były przedstawiane. Mamy ustawę o zamówieniach publicznych. Monitoring może wygrać firma, powiedzmy A, natomiast po 2 latach kontynuacja może być dokonywana przez zupełnie inną firmę. Ta firma musi mieć możliwość dowiązania się do poprzednich pomiarów prowadzonych przez poprzedników, dlatego że istotą monitoringu jest badanie ciągłości, całości od początku zainstalowania urządzeń. Wtedy mamy pełen obraz, jak osuwisko się zachowuje, dzięki czemu będziemy mogli w przyszłości modelować zagrożenia obiektów na nim się znajdujących. Czyli zadbajcie Państwo, zlecając przetargi, o to, żeby przyjmowali oni jakieś standardy. Należy też, projektując monitoring, pytać się doświadczonych geologów. Nie zawsze warto poszczególnych metod stosować w niektórych warunkach środowiskowych. Na rynku jest wiele firm, które proponują naprawdę cudowne, fantastyczne metody. Państwo, mam nadzieję, że Państwo nie obrażą, nie znacie się do końca na tych metodach, przyjmujecie ich ładne zachęty, bardzo profesjonalnie wyglądające i wchodzicie w taki monitoring. Metody nie wszystkie nadają się do monitorowania osuwisk. Nie zlecajcie Państwo wykonania naziemnego skaningu w lesie, bo nie ma sensu. Nie dajcie się Państwo nabierać na wykorzystanie satelitarnej interferometry radarową też na obszarach leśnych, bo tam nie będzie pożądanych wyników. A środki wydatkujecie, nie uzyskując satysfakcjonujących wyników. Dobierajmy metody do osuwiska. Nie wszystkie metody, tak jak my robimy kompleksowo, są konieczne do stosowania. Czyli musimy się kierować również uzasadnionym ekonomicznie zdrowym rozsądkiem. Sugerujemy też, aby monitoring takich osuwisk był koordynowany lub co najmniej opiniowany przez nas. Mamy doświadczenie, naprawdę duże doświadczenie, monitorujemy te osuwiska już ponad 10 lat. Wiemy, jak podejść do tego monitoringu, pomożemy Państwu projektować taki monitoring. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy, panie doktorze. A teraz przed nami pan Paweł Marciniec, kierownik projektu SOPO, który opowie nam o dokumentowaniu zagrożeń osuwiskowych. To będzie pierwsza prezentacja oraz o współpracy z administracją samorządową w ramach systemu osłony przeciwosuwiskowej, czyli w skrócie SOPO. Panie kierowniku, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, 13% wszystkich osuwisk zarejestrowanych w bazie naszego projektu SOPO, są to osuwiska istotne. Istotne, czyli takie, które mają na swoim obszarze jakieś elementy infrastruktury, jak zabudowa, ciągi komunikacyjne, czy linie przesyłowe w postaci gazociągów, czy wodociągów. 13% wydaje się, że to nie jest dużo. Natomiast gdy spojrzymy na liczby mówiące o ilości obiektów na tych osuwiskach, no, sytuacja się zdecydowanie zmienia. Na tych obiektach mamy ponad 54 tysiące budynków, z czego 31 tysięcy to budynki mieszkalne, część to budynki sakralne czy użyteczności publicznej. Mamy ponad 9 tysięcy odcinków dróg, w tym drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Również znajdują się tam obiekty hydrotechniczne. Liczby te mówią, z jak ogromnym problemem borykają się samorządy, i to zarówno od strony zagospodarowania przestrzennego, kiedy muszą określić dla tych obszarów, czy mogą one być zagospodarowane i w jaki sposób, jak i od strony działań zmierzających do zabezpieczenia terenów osuwiskowych. Kluczem do
prawidłowego zabezpieczenia osuwiska jest jego zidentyfikowanie. Zidentyfikowanie, czyli określenie jego zasięgu, określenie jego granic. Bardzo ważne jest też prawidłowe rozpoznanie geologiczne podłoża, a w szczególności rozpoznanie głębokości przebiegu oraz kształtu powierzchni poślizgu. By osiągnąć ten cel, należy wykonać szereg specjalistycznych badań, w tym w szczególności wykonania wierceń i to takich, które pozwalają na uzyskanie bardzo dobrej jakości rdzenia. W jaki sposób powinny być wykonywane dokumentacje, czy jak powinny być dokumentowane takie obszary? Mówią nam o tym rozporządzenia. Z jednej strony rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, w którym to zaliczono grunty, na których są zjawiska i formy osuwiskowe do warunków gruntowych skomplikowanych, gdzie obiekty budowlane w takich warunkach należą do trzeciej kategorii geotechnicznej i w takiej sytuacji obowiązkiem jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Ponadto dwa rozporządzenia ministra środowiska, jedno dotyczące projektu robót geologicznych i drugie dotyczące między innymi określenia dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Dokumentacje geologiczno-inżynierskie różnią się w zależności od celu, w jakim są sporządzane. W przypadku osuwisk najważniejsze są w zasadzie trzy dokumentacje. Dokumentacje określające warunki geologiczne i inżynierskie na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych, również obiektów budowlanych ciągów liniowych, jak również dokumentacje na potrzeby określające warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, określające w jaki sposób i na jakich warunkach można ten teren zagospodarować. Koszty takich zabezpieczeń są ogromne i cała procedura z tym związana stanowi ogromne wyzwanie dla samorządów. Z naszego doświadczenia wiemy, że te samorządy borykają się z wieloma problemami, ale przede wszystkim są to błędy w wykonywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskich lub wręcz nierzetelność dokumentatorów, którzy wykonują te dokumentacje. Nie wspomaga również samorządów sam proces zatwierdzania dokumentacji, gdyż są to przede wszystkim zatwierdzenia formalne, a nie merytoryczne. Często również dochodzi do tego brak doświadczenia związane z problematyką ruchów masowych, by przeprowadzić cały ten proces. Szczególnie uwydatnia się to w częściach kraju, gdzie tych osuwisk w zasadzie jest niewiele i często spotykamy się z taką sytuacją, że dzwonią do nas z takich samorządów, bo pierwszy raz się spotykają z tego typu dokumentacją albo z tego typu problemem. Trochę inaczej wygląda sytuacja na południu Polski, gdzie po prostu tych osuwisk jest ogromna ilość i bardzo dużo jest wykonywanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Jak już wspomniałem, koszty takiego zabezpieczenia są ogromne i często nie do udźwignięcia przez samorządy. Istnieje możliwość dofinansowania do 80% wszystkich kosztów związanych z inwestycją na potrzeby zabezpieczenia osuwiska. Najbardziej takim procesem całym tym zajmuje się wojewódzkie zespoły nadzorujące realizację zadania w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz skutków usuwania ich skutków. Jak ważne, jaką ogromną rolę te wojewódzkie zespoły odgrywają, wspomniał już wcześniej pan dyrektor Jacek Gołda. Chcę zauważyć, że wnioski o dofinansowanie
można składać jedynie dla osuwisk, które zagrażają jakiejś infrastrukturze lub budynkom mieszkalnym czy budynkom publicznym, jak również dla zabezpieczenia osuwisk, na których są obiekty, które zagrażają, dalsze użytkowanie tych obiektów zagraża życiu lub zdrowiu ludzi. Szczegóły można znaleźć w wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie których zresztą działają te wojewódzkie zespoły nadzorujące realizację projektów. Jak już wcześniej wspomniałem, są to ogromne koszty, więc jest to tak naprawdę ratunek dla wielu przypadkach dla jedyna możliwość zabezpieczenia takich osuwisk. Jak wygląda proces od początku do samego zabezpieczenia osuwiska? Zaczynając od końca, żeby zabezpieczyć osuwisko, musimy mieć projekt zabezpieczenia, który jest sporządzany na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a ta na podstawie projektu robót geologicznych. Żeby móc zlecić wykonanie takiego zabezpieczenia, trzeba, samorządy muszą wiedzieć, czego chcą tak naprawdę, czyli określić opis przedmiotu zamówienia, określić warunki brzegowe do przetargu czy do zapytania ofertowego. Tu podstawą jest karta rejestracyjna terenu, na którym występują te ruchy masowe. Dlaczego jest tak ważna? Ta karta określa nam, jak duże jest osuwisko, jaki faktycznie jest jego zasięg. Często w tej karcie mamy dodatkowe informacje o możliwości zabezpieczenia całości lub fragmentu tego osuwiska. Jak istotne to jest przy decydowaniu się na zabezpieczenie takiego osuwiska, pokażę na małym przykładzie. W dolnej części ekranu widzą Państwo taką małą czerwoną plamkę. Jest to osuwisko, które niszczy drogę powiatową i samorząd chciał zabezpieczyć to osuwisko, żeby ta droga była przejezdna. Natomiast nie było karty dla tego osuwiska. Po zgłoszeniu tego problemu została wykonana wizja terenowa. Osuwisko w rzeczywistości wygląda tak jak na tym modelu numerycznym. Widzą Państwo w górnej części potężne skarpy sięgające do kilkudziesięciu metrów, a miąższość koluwiów również to jest kilkadziesiąt metrów. Przy czym można jakby podzielić to osuwisko na części aktywne i nieaktywne. Ta część po prawej stronie, po wschodniej stronie jest już od dłuższego czasu nieaktywna, natomiast po zachodniej stronie aktywna i okazuje się, że jest możliwa do zabezpieczenia pod pewnymi oczywiście warunkami. Zabezpieczenie całego osuwiska jest z ekonomicznego punktu kompletnie nieopłacalne, co są ogromne koszty, a być może nawet nie dałoby się go w ogóle zabezpieczyć. Po wykonaniu karty zasięg osuwiska wygląda w ten sposób i była to podstawa tak naprawdę do oszacowania, do określenia zakresu prac i też poniekąd określenia możliwości samorządu nawet w realizacji tego zabezpieczenia, przyjmując, że płacą tylko 20% jakby wkładu własnego przy dofinansowaniu z zewnątrz. Kolejny element to jest przygotowanie odpowiedniej opisu przedmiotu zamówienia, czyli przedmiotu określić, w jaki sposób co chcemy zrobić na tym osuwisku, co ma być zabezpieczone i uszczegółowić tak naprawdę wymogi w stosunku do tego, jakie są w dokumentacji, w wymogach w rozporządzeniu do dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Dlaczego tak to jest istotne? Bo pozwoli to na faktycznie rzetelne i prawidłowe wykonanie dokumentacji, a przede wszystkim jakby ułatwi odbiór później tych dokumentacji. Tu mamy zestaw takich informacji, które powinny być w takim zapytaniu zrobione.
w tej chwili już taką dosyć dobrą praktyką, albo coraz częściej się z tym spotykamy, że samorządy zwracają się do nas o pomoc w przygotowaniu takiego dokumentu i oczywiście pomagamy w tym, pomagamy określić zakres tych prac, które powinny być robione na takiej, dla takiej dokumentacji ekologiczno-inżynierskiej. Skupię się na kilku tylko punktach, takich jak można określić lokalizację wyrobisk badawczych oraz minimalną ilość tych wyrobisk badawczych. Często dokumentacje geologiczno-inżynierskie wykonywane są na podstawie jednego otworu, a osuwisko jest często naprawdę ogromne. Ważne jest, by określić sposób i głębokość wiercenia. Powinno to być wiercenie pełnorodzeniowane, a głębokość minimum 3 metry poniżej powierzchni poślizgu. Ważna jest również jakość rdzenia, która jest osiągana w ramach tego wiercenia. Istotne jest też jakby uszczegółowienie, że powinny być na przykład badania laboratoryjne wody. Owszem, badania laboratoryjne gruntu są w prawie wszystkich dokumentacjach, natomiast w przypadku wody nie. Dlaczego to jest też tak ważne? Bo musimy określić agresywność wody do elementów konstrukcyjnych, które będą podstawą zabezpieczenia. Ważna też jest dokumentacja fotograficzna rdzeni. To jest taki element kontrolny dla Państwa, który pozwoli określić, czy te wiercenia są faktycznie dobrze wykonane, czy ten uzysk rdzenia jest prawidłowy. Też często samorządy stosują zapis, wymóg, żeby wszystkie te projekt zabezpieczenia, dokumentacja i projekt robót geologicznych miał pozytywną opinię PIK. Czyli tak naprawdę przerzucają na nas ciężar jakby weryfikacji, merytorycznej tej weryfikacji i pozwala im to czuć się pewnie, że te dokumentacje zostaną prawidłowo wykonane. Wszystkie takie elementy, które Państwo mogą zawrzeć w przygotowaniu takim, zapytaniu ofertowym czy przetargowym, powinny być również zawarte w projekcie robót geologicznych, żeby później mogły zostać zrealizowane w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Bo to Państwo, odbierając taką dokumentację jako inwestor, możecie jej nie przyjąć, mimo że tak naprawdę formalnie jest zrobiona zgodnie z rozporządzeniem i może być zatwierdzona przez urząd, przez geologa powiatowego. Przez starostę. Wszystkie te, jeśli te elementy będą zawarte w tym projekcie, muszą być wykonane również w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Istotne jest, aby na terenach osuwiskowych prace wiertnicze były wykonywane metodami umożliwiającymi co najmniej 95% uzysk rdzenia. Do tego celu wykorzystuje się najczęściej podwójną rdzeniówkę. Ważne jest, aby rdzeń po wyciągnięciu został owinięty folią w celu jego ochrony przed wyschnięciem. Podstawą wyznaczania zasięgów głębnego osuwiska jest analiza makroskopowa rdzeni wiertniczych i identyfikacja wszystkich powierzchni poślizgu. Używając niewielkiej siły, rdzeń pęka wzdłuż powierzchni nieciągłości, w tym również wzdłuż powierzchni poślizgu. Powierzchnie te na ogół charakteryzują się występowaniem niskokątowych zlustrowań, najczęściej z rysami ślizgowymi. Zlustrowania i rysy ślizgowe mogą być wynikiem innych procesów geologicznych, na przykład tektonicznych. Niemniej wówczas są one na ogół znacznie twardsze, ciężko je na przykład zarysować paznokciem i często zmineralizowane. Mogą być również wynikiem samego procesu wiercenia. W przypadku przyłożenia zbyt dużego nacisku na przewód wiertniczy w trakcie wykonywania prac może dojść do przerwania rdzenia. Wówczas tworzą się takie charakterystyczne talerzowate zlustrowania z koncentrycznymi rysami ślizgowymi.
Istotne jest, aby w materiale rdzeniowym tego typu struktur było jak najmniej. Gdyż w przeciwnym wypadku, nawet przy bardzo dobrym uzysku rdzenia, właściwa interpretacja powierzchni poślizgu będzie w zasadzie niemożliwa. Ruchom osuwiskowym często towarzyszą inne charakterystyczne cechy, takie jak bezładne wymieszanie materiału skalnego, zaburzenia naturalnego następstwa warstw, chaotyczna zmiana biegu i upadu warstw, obecność utworów bagiennych i torów jastych w profilu koluwiów, czy też występowanie stref nawodnionych i o podwyższonej plastyczności. Jakie elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej są istotne? Na jakie Państwo musicie zwrócić uwagę, żeby móc stwierdzić, czy ona jest dobrze wykonana? Jak to powinno wyglądać? No, najistotniejszą jest tutaj mapa dokumentacyjna i ważne jest bardzo, żeby to był aktualny i dobry podkład geodezyjny, wykonany po uaktywnieniu się osuwiska. Na takim podkładzie powinny być zaznaczane wszystkie elementy tego osuwiska, jak skarpy, wały, również strefy aktywności, a przede wszystkim granica osuwiska, co wcale nie jest normą przy wykonywaniu dokumentacji geologicznej dla zabezpieczenia osuwiska. Ważne jest również pokazanie biegów i upadów warstw. Dlaczego? Ponieważ to determinuje zachowanie się osuwiska i sposób rozwijania się powierzchni poślizgu i wpływa na ostateczność stoku. Tak, to jest taki przykład fragmentu mapy dokumentacyjnej osuwiska, gdzie są zaznaczone wszystkie jego elementy, począwszy od tutaj prawej strony skarpy głównej, elementów wewnątrzosuwiskowych, jest przekrój zaznaczony na osuwisku, otwory, jak również po lewej stronie w dolnym rogu jest taki mały symbol, który określa, jaki jest bieg i zapad warstw. Kolejnym elementem to są przekroje geologiczno-inżynierskie. Przekroje geologiczno-inżynierskie również zaznaczono granicą osuwiska i powierzchniami poślizgu. Powinno być również podane zapadanie warstw, jak i umieszczone powinny być na tym przekroju otwory. I tu jest taki fragment takiego przekroju geologiczno-inżynierskiego. Wszystkie te czerwone linie, które Państwo widzą, to są powierzchnie poślizgu na różnej głębokości. Generalnie na ogół przy większych osuwiskach tych powierzchni poślizgu jest kilka. I mogą być one na bardzo różnych głębokościach, nawet do kilkudziesięciu metrów. Kolejny element to karty wyrobisk badawczych, czyli karty otworów, wkopów, w których koniecznie powinien podany być sposób rdzenia oraz uzysk z rdzenia i również zaznaczone powierzchnie poślizgu. Czyli tak naprawdę granice osuwiska, bo najniższa powierzchnia poślizgu jest granicą osuwiska w głąb utworów. Tutaj na czerwono również zostały zaznaczone te powierzchnie poślizgu. Kolejne elementy to, jak Państwo widzą, jeszcze jest kilka, badania laboratoryjne, dokumentacja właśnie fotograficzna rdzenia i osuwiska, karta rejestracyjna, która powinna być dołączona do dokumentacji oraz analiza statyczności zbocza i ocena opłacalności inwestycji. To też często jest rzecz, której nie ma w dokumentacji, ale jeśli ją Państwo opiszą w wymaganiach, w opisie przedmiotu zamówienia, to taka ocena opłacalności powinna zostać wykonana. No po co? No po to, żeby już tak naprawdę na etapie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej móc stwierdzić, że zabezpieczenie tego osuwiska jest nieopłacalne z powodów ekonomicznych i że inwestor nie jest w stanie udźwignąć takiej inwestycji. Nawet gdy jest to tylko 20% kosztów. Wrócę jeszcze do dokumentacji fotograficznej rdzeni, bo wspomniałem, że tak naprawdę jest to taki troszeczkę dla Państwa taka możliwość kontroli, czy te rdzenie są prawidłowej jakości, czy one, jak one wyglądają i czy zostały odwiercone w odpowiedni sposób. Jak wyglądają zabezpieczenia na osuwiskach? Proszę zobaczyć na krótkim filmie.
Jesteśmy w Krakowie, w dzielnicy Sfoszowice przy ulicy Sawiczewskich. W wyniku intensywnych opadów atmosferycznych oraz nadsypywania terenu korpus drogi został uszkodzony. Prace stabilizacyjne objęły wykonanie palowania. Widzimy tutaj oczep pali, jak również wykonano odwodnienie powierzchniowe i wgłębne. Jesteśmy w Czchowie przy drodze wojewódzkiej, gdzie stromą skarpę stanowią warstwy fliszowe, piaskowce i łupki. Tego typu skarpy zabezpieczane są za pomocą siatek. Siatki są dodatkowo kotwione kotwami. Tego typu zabezpieczenia na szeroką skalę stosuje się na przykład przy budowanej obecnie Zakopiance, czy też były wykonywane na Zakrzówku w Krakowie i na Kadzielni w Kielcach. W tym rejonie mamy piaskowce i zbocze skalne. Osuwiska na takich zboczach zabezpiecza się w inny sposób, poprzez bariery przeciwodłamkowe. Typowa bariera składa się z panelu przechwytującego z siatki, ze słupków oraz z lin, które przechwytują spadające odłamki skalne. Kolejny przykład zabezpieczenia osuwiska w miejscowości Chojnik, gmina Gromnik. Osuwisko uszkodziło drogę wojewódzką oraz tory kolejowe. Prace zabezpieczające polegały na wykonaniu konstrukcji oporowej z kotew, które zakończone są głowicami. Całość powierzchni została splantowana, zabezpieczona siatką. Przy drodze wykonano narzut kamienny, który stanowi przyporę dla stoku. Całość terenu została odwodniona powierzchniowo i wgłębnie. Jesteśmy w Grybowie, w sąsiedztwie rzeki Białej. Widoczna jest stroma skarpa zabezpieczona murem kamiennym. W 2020 roku nastąpiło uaktywnienie części osuwiska. Widoczne są koluwia osuwiskowe, które spłynęły do potoku Białej. Został również zagrożony budynek, który znajduje się tuż nad osuwiskiem. Zostały wykonane doraźne zabezpieczenia w postaci metalowych konstrukcji w murach kamiennych, jak również wewnątrz budynku gospodarczego, a docelowo został opracowany projekt budowlany, który zakłada wykonanie pali, które będą sięgać do podłoża nienaruszonego przez procesy osuwiskowe, które występują tutaj na głębokości rzędu 5-6 metrów. Jesteśmy w Konclowej, gmina Grybów, wzdłuż drogi wojewódzkiej, gdzie pierwotnie występowało osuwisko w części nieaktywnej i w części aktywnej. Historia jego zabezpieczeń jest długa, ponieważ pierwotne zabezpieczenie okazało się nieskuteczne. W następnym etapie, po uruchomieniu osuwiska w części aktywnej, rozważano różne koncepcje jego zabezpieczenia, począwszy od palowania poprzez wiadukt. Ostatecznie z ekonomicznego punktu widzenia wybrano rozwiązanie z wiaduktem, który przebiega nad częścią aktywną. Ta część osuwiska została obecnie splantowana, cały teren jest podniesiony. W części nieaktywnej droga wojewódzka została wzmocniona poprzez pale CFA, jak również podbudowa tejże drogi. Teren badań został splantowany i wykonano jego odwodnienie. Jesteśmy około kilometr na południe od wiaduktu w Konclowej, gdzie droga wojewódzka uległa uszkodzeniu. Zabezpieczenie tego odcinka drogi, jak również osuwiska, odbyło się poprzez kotwy, których głowice wystają z oczepu betonowego, który spaja całość konstrukcji zabezpieczającej.
Korpus drogowy został wzmocniony poprzez kosze kamienne, które zabezpieczają i korpus drogowy, i zabezpieczają również drogę przed erozją boczną rzeki Białej. Jesteśmy na górze Just w ciągu drogi krajowej numer 75. Mamy tutaj do czynienia z osuwiskiem, które zabezpieczane było wielokrotnie. W ostatnim czasie zostało wykonane odwodnienie tego osuwiska. Widzimy tutaj elementy drenażu powierzchniowego wraz z zabezpieczonymi skarpami rowów, które wzmacniają również konstrukcję nasypu drogowego. Wykonano również w ramach prac zabezpieczających palowania. Widoczne są tu oczepy wraz z kotwami. Palowania wykonywane były do głębokości maksymalnej rzędu 30 metrów. W ramach wykonanych palowań dla monitorowania konstrukcji zostały zainstalowane inklinometry. Są to urządzenia służące do pomiaru przemieszczeń wgłębnych na obszarze osuwiska. I jeszcze jeden krótki film pokazujący, jak ważne jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, prawidłowe wykonanie. Jesteśmy w Siedlęcinie, dla osuwiska została wykonana dokumentacja geologiczno-inżynierska i zabezpieczenia. W rejonie przerywanej linii widać tam, może słabo, lekkie łukowe takie łuki, to fragment, w którym to osuwisko się uaktywniło. Teraz będzie widać, jak będzie przejeżdżał samochód, no taka wyraźna hopka, gdzie ono się przechyli. Dokumentacja została wykonana nieprawidłowo, zostały wykonane zbyt płytkie otwory, które nie przewierciły najgłębszej powierzchni poślizgu i całe zabezpieczenie zapewne zjechało, przesuwa się wzdłuż niższej powierzchni. To są te wyraźne pęknięcia. Ugięcia dochodzą do kilkunastu centymetrów. Dziękuję za uwagę. To była pierwsza część mojej prezentacji. Teraz na koniec, taki w ramach trochę podsumowania, informacje na temat, jakie elementy projektu SOPO mogą być wykorzystywane przez administrację samorządową i są tak naprawdę wykorzystywane bezpośrednio, a jakie też pośrednio. Od samego początku założeniem projektu SOPO było wsparcie dla administracji publicznej na wszystkich szczeblach planowania zagospodarowania przestrzennego oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom ruchów masowych. Takim głównym, no i najważniejszym chyba elementem wykorzystywanym przez samorządy jest oczywiście mapa osuwisk i terenów zagrożonych. W skrócie u nas MOC. Mapa to, MOC to nie tylko mapa. Mapa to jest również tekst objaśniający oraz wszystkie karty rejestracyjne terenów zagrożonych i karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami, terenów, na których występują ruchy masowe. Jak już wcześniej było wspomniane, wszystkie te mapy udostępniane są na podkładach topograficznych, na jakich zostały wykonane. Jeszcze, ja podkreślę jeszcze raz, jak bardzo jest to ważne, gdyż zmiana skali powoduje również zmianę podkładu i zmianę informacji topograficznej, jaka jest na takich mapach przedstawiona. Wszystkie te dane są udostępniane na stronie SOPO pod adresem mapa-osuwiska.pgi.gov.pl. Udostępniane są również w postaci usługi WMS. Adres Państwo mają na ekranie. Materiały te wykorzystywane są przede wszystkim do sporządzania aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzenia rejestrów, a przede wszystkim oczywiście do prowadzenia rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi, do realizacji zabezpieczeń obszarów osuwiskowych oraz do wspomagania decyzji o wydanie warunków zabudowy dla obiektów. Spełniając wymogi publikacji takiego rejestru przez starostę, zalecamy umieszczanie na
w Biuletynie Informacji Publicznej linków do naszej strony, gdzie w ten sposób będą dostępne wszystkie informacje związane z mapą osuwisk i terenów zagrożonych. Dlaczego rekomendujemy taką formę? Ponieważ no właśnie ze względu na te między innymi też podkłady i na skalę, w jakiej te mapy zostały zrobione. Jeśli jest to prezentowane w różnych innych portalach, gdzie te osuwiska są pokazywane, mogą być powiększane do dowolnej skali, na różnych podkładach i na obszarach działek, no, powoduje to ogromne kłopoty natury prawnej, gdyż dokładność wtedy takiego obrazu może powodować różne konsekwencje, również finansowe, po prostu koszty danej działki mogą się okazać, że są znacznie uległy, znaczy cena takiej działki mogła znacznie ulec zmniejszeniu w związku z tym, że okazuje się, że fragmencik działki jest na osuwisku, a tak naprawdę no, jest to właśnie niedokładność związana z przeskalowaniem na innym podkładzie topograficznym o większej skali. Kolejnym, jeszcze krótko, tak naprawdę do końca projektu trzeciego etapu SOPO mamy do wykonania jeszcze 22 mapy do 22 gmin i 25 powiatów, przy czym 3 powiaty wykonywane są w ramach weryfikacji i aktualizacji rejestru osuwisk prowadzonego i istniejącego w tych powiatach. Pozwoli nam to określić, w jakim stanie są te rejestry, które nie bazowały na elementach projektu SOPO. Kolejny element to karty interwencyjne. Karty interwencyjne opracowywane są przez PIK w ramach finansowania, czy w ramach środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Karty takie wykonuje się tylko dla osuwisk, które bezpośrednio lub pośrednio zagrażają budynkom mieszkalnym, czy budynkom użyteczności publicznej, czy ciągom komunikacyjnym lub infrastrukturze technicznej, lub gdzie właśnie istnieje realne niebezpieczeństwo, że dalsze użytkowanie grozi utratą zdrowia czy nawet życia. Ilość takich kart jest ograniczona w danym roku, więc o możliwości wykonania, o przyjęciu zlecenia do akceptacji decyduje tak naprawdę kolejność zgłoszenia i oczywiście ważność tego zgłoszenia, czyli że spełnia właśnie te wyżej wymienione warunki, że zagraża bezpośrednio jakiejś infrastrukturze. Ważne jest też, że to są interwencje, prawda? Czyli że to są przypadki na ogół nagłe, w sposób niedalekiej przeszłości się dziejące, a nie formy, które od dziesięcioleci są nieuaktywnione. W jaki sposób złożyć taki wniosek na wykonanie karty interwencyjnej? No, należy go kierować do Państwowego Instytutu Geologicznego albo tradycyjnie pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy podać lokalizację zgłoszenia, powiat, gmina, miejscowość, ewentualnie też numer działki, na której znajduje się zagrożony obiekt, opis uszkodzeń takiego obiektu lub zagrożenia, jakie są dla tego obiektu oraz okres, kiedy to uszkodzenie nastąpiło. Również istotne oczywiście są dane kontaktowe i adresowe osoby zgłaszającej. Do zgłoszenia powinno się dołączyć mapę lokalizacyjną z zaznaczonym miejscem zgłoszenia oraz dokumentację jakąś fotograficzną dokumentującą te uszkodzenia. Zgłoszenia do Państwowego Instytutu Geologicznego o wykonanie karty interwencyjnej w ramach projektu SOPO mogą zgłaszać jedynie jednostki administracji samorządowej, czyli starostwa, gminy oraz marszałkowie. Wynika to z zapisów umowy na realizację projektu SOPO. Kolejny element, nowy, wprowadzony rozporządzeniem, czyli protokoły obserwacji. Tak naprawdę to
samorządy wykonują te protokoły obserwacji, ale już informacje czy z osuwisk, na których są jakieś przesłanki, żeby wprowadzić zmiany do bazy, są już wprowadzane przez nas, a wcześniej są weryfikowane. Więc tak naprawdę Państwo macie później dostęp do tych danych i możecie z nich korzystać. W trakcie opracowywania jest klucz do prowadzenia obserwacji. Klucz ten opracowujemy na podstawie obszaru testowego i analizy przeprowadzonych obserwacji w tym obszarze testowym dla 6 wytypowanych gmin karpackich. Kolejny element, z którego Państwo możecie korzystać, to jest monitoring. O monitoringu było to dosyć dużo powiedziane, ale wszystkie informacje związane z raportowaniem tego monitoringu i założeniem monitoringu znajdziecie Państwo na naszej stronie systemu osłony przeciwosuwiskowej. Tu dla przykładu jest informacja z założenia monitoringu na osuwisku w Handzlówka, który został założony w 2017 roku oraz poszczególne raporty z kolejnych lat. Monitorowanych jest 60 obecnie osuwisk, ale od 2022 roku monitorowane będą kolejne 4 osuwiska w związku z zaprzestaniem monitorowania osuwisk na innych 4, które nie wykazują aktywności i dalsze po prostu ich monitorowanie jest bezzasadne. Będą zamieszczane również informacje dla wytypowanych osuwisk z monitorowania za pomocą metody fotogrametrii niskiego pułapu. Dotyczy to tylko niektórych osuwisk, takich, które są w miarę odsłonięte i ta metoda jest skuteczna. Kolejnym elementem, z którego Państwo możecie korzystać, to jest baza danych. Baza ta jest dostępna powszechnie, jeśli chodzi o dostęp do map i do tekstów objaśniających, czyli danych z monitoringu. Dla podmiotów zalogowanych dostępne są również karty rejestracyjne. Co w bazie danych się dzieje jeszcze, z czego mogą Państwo korzystać? To jest wprowadzanie kart rejestracyjnych, które zostały wykonane przez starostów. Wcześniej te karty oczywiście przechodzą pełny proces weryfikacji i dopiero po weryfikacji merytorycznej i terenowej dopiero są umieszczane w bazie. Również będą aktualizowane karty dla osuwisk, dla których wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską lub zabezpieczenie już po zidentyfikowaniu tego osuwiska, po wykonaniu karty dla tego osuwiska. Czyli będzie aktualizowane o nowsze dane. Oprócz tego mogą Państwo korzystać jakby z całej tej obsługi, związanej z obsługą bazy danych poprzez zapytania i wnioski o udostępnianie danych osuwiskowych. Takie wnioski można składać do nas na adres osuwiska dane pgi.gov.pl. Kolejnym elementem, który jest w tej chwili w przygotowywaniu, w dużej części związane ze zmianą, ze wprowadzeniem nowego rozporządzenia, to są instrukcje i wytyczne. Instrukcja, która do tej pory jest używana, no, w związku ze zmianą rozporządzenia musi zostać wznowiona i napisana naprawdę od nowa, więc będzie dostępna instrukcja opracowania mapy osuwisk terenów zagrożonych. Kolejną instrukcją, którą będziecie Państwo mogli korzystać, to będzie instrukcja prowadzenia monitoringu osuwisk, a także wytyczne do prowadzenia obserwacji i wytyczne do aktualizowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Wszystkie te dokumenty będą dostępne po wykonaniu oczywiście na naszej stronie SOPO. Ważnym elementem są szkolenia i prezentacje dla powiatów.
do tej pory głównie dla powiatów karpackich, bo prezentacje te były prowadzone na obszarach, gdzie została wykonana, w tych powiatach, gdzie w całości została wykonana mapa osuwisk i terenów zagrożonych. Szkolenia takie odbyły się już w 15 powiatach. Natomiast w tych 15 powiatach będą szkolenia uzupełniające, związane ze zmianami, jakie wprowadziło nowe rozporządzenie. Będą również przeprowadzone szkolenia dla 32 jeszcze powiatów karpackich i również pozakarpackich. W 2019 roku odbyła się druga już konferencja osuwiskowa i cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem również administracji samorządowej. Kolejną taką konferencję przygotowujemy w przyszłym roku między 18 a 21 października w rejonie Rzeszowa i na którą już w tej chwili bardzo serdecznie Państwa chcę zaprosić. Ta konferencja jest dedykowana zarówno dla jednostek naukowych, jak i dla administracji samorządowej, ale również dla firm, które zajmują się dokumentowaniem geologiczno-inżynierskim, jak i firm, które wykonują zabezpieczenia osuwiskowe. Czyli prezentowane na tej konferencji jest pełne spektrum zadań, działań, które są związane z ruchami masowymi. Jak już tu kolega wcześniej też wspomniał, bardzo ważnym elementem jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej ruchów masowych. Szereg działań jest realizowanych w ramach projektu SOPO, począwszy od prezentacji wyników na konferencjach krajowych i zagranicznych. Często te zresztą publikacje umieszczane są później na stronie SOPO, są dostępne na stronie SOPO. Ewentualnie są informacje o takiej konferencji. Przygotowanie broszur i folderów edukacyjnych. Będziemy udostępniać takie foldery i broszury. Były opracowywane atlasy osuwisk, między innymi atlas dla osuwisk dla miasta Krakowa, a w przygotowaniu będzie atlas osuwisk w Karpatach. Od tego roku rozpoczęliśmy również publikację raportów rocznych osuwiskowych, które w bardziej przystępny sposób pozwolą nam zapoznanie się, co tak naprawdę w danym roku wydarzyło się i jakie prace zostały wykonane w ramach projektu. I oprócz tego oczywiście organizacja szeregu szkoleń i spotkań, często na prośbę samorządów lub też ludności zamieszkujących tereny osuwiskowe. Wiele takich spotkań i szkoleń już się odbyło. Wszystkie te informacje, o których mówiłem wcześniej, można znaleźć na różnych stronach, które są związane z projektem SOPO. Jakby główną stroną to jest strona Centrum Geozagrożeń, osuwiska PGGOW.pl, ale też mają Państwo adres do strony aplikacji SOPO oraz do usługi WMS. Na stronie Centrum Geozagrożeń mają Państwo szereg informacji związanych z aktualnościami na temat osuwisk. Jest również baza wiedzy oraz sposób, w jaki jak zgłaszać osuwiska. Zamieszczone są właśnie również dokumenty takie jak instrukcje czy rozporządzenia, jak również informacje na temat samego projektu SOPO, jego etapów, czy na temat monitoringu, czy innych elementów związanych z ruchami masowymi. Wszelkie pytania czy jakieś problemy związane z osuwiskami bardzo prosimy kierować na adresy mailowe, które są pokazane na górze ekranu. Z podziałem jakby dla spraw ogólnych dotyczących osuwisk na adres osuwiska @pgigow.pl, zgłaszanie interwencji osuwiska interwencje pgigow.pl, czy na adres osuwiska dane pgigow.pl wnioski czy pytania związane z bazą danych, z działalnością aplikacji, czy z udostępnieniem tych danych. We wszystkich sprawach związanych z ruchami masowymi staramy się wspomagać administrację i staramy się odpowiadać na wszystkie takie zapytania. Dziękuję za uwagę.
Witam Państwa ponownie. Zaczynamy część przeznaczoną na odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie naszej sesji. W związku z tym, że niestety mamy ograniczenia czasowe, jest to w końcu transmisja online, na niektóre pytania być może nie zdążymy odpowiedzieć. Jeżeli tak się stanie, proszę się tym nie przejmować. W ciągu kilku dni udzielimy na nie odpowiedzi, o czym oczywiście poinformujemy Państwa mailowo. A teraz oddaję już głos naszym ekspertom. Witamy ponownie. Dziękujemy bardzo za przesłane pytania. Nie ukrywam, że niektóre pytania są dosyć złożone i nie do końca być może je rozumiemy. Dlatego jeżeli nie będzie satysfakcjonować Państwa nasza odpowiedź, prosimy o taką informację później jeszcze o przesłanie. Tak jak tu przed chwilą kolega powiedział, odpowiedzi i tak przygotujemy, na które nie odpowiemy i będziemy Państwu udostępniać. Zacznę od pierwszego pytania. Czy osoby prywatne mogą liczyć na likwidację szkód osuwiskowych ze środków publicznych, na przykład w przypadku zniszczeń upraw rolnych? Jeśli tak, to gdzie należy kierować pisma? I na to pytanie może odpowie pani dr Laskowicz. Szanowni Państwo, w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli nie mamy stanu podwyższonej aktywności osuwisk, osoby prywatne nie mają dedykowanych funduszy, z których mogłyby korzystać w celu usuwania skutków ruchów masowych. Takie możliwości bywają wtedy, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim masowym uruchomieniem, tak jak było na przykład w 2010 roku. Także teraz wydaje się, że jedyną możliwością jest korzystanie z środków takich gminnych, pomocowych. Następne pytanie, jakie do nas przyszło. Czy starosta, opiniując projekty planów zagospodarowania przestrzennego, może wskazać w swojej opinii, że prace geologiczne wykonywane na terenach osuwisk mają obejmować wiercenia rdzeniowane i ewentualnie do jakiej głębokości te wiercenia winny być kontynuowane? Naszym zdaniem tak jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że wykonując dokumentację geologiczno-inżynierską, mówiliśmy to w dzisiejszych prezentacjach, należy rozpoznać osuwisko kompleksowo, zarówno powierzchniowo, jak i wgłębnie. Naszym zdaniem starosta może wskazać albo nakazać, czy wyegzekwować od firmy, która realizuje dokumentację, pełnordzeniowe wiercenia, dlatego że tak jak mówiłem wcześniej, żeby rozpoznać w głąb osuwisko, to jest jedyna znana metoda skuteczna, żeby określić głębokość tego osuwiska, co jest w sumie jeden z najważniejszych elementów, żeby zbadać stateczność zbocza, czy ewentualna projektowana zabudowa zbyt na to nie obciąży stoku. Do jakiej głębokości powinny być kontynuowane? Stoimy zawsze na stanowisku, że 3 metry poniżej najniższej płaszczyzny powierzchni poślizgu. Czyli jeżeli mamy kartę rejestracyjną, na bazie której tworzony jest projekt robót geologicznych i przykładowo mamy tam umieszczone informacje, że ostatnia płaszczyzna, że szacunkowo jest około 16 metrów, należy zaprojektować otwór tak, aby przewiercić tą płaszczyznę, niekoniecznie na 16 metrach, bo w czasie prac może się okazać, że osuwisko jest głębsze, więc trzeba tak zlecać te prace, żeby podpisać umowę, żeby wykonawca miał możliwość pogłębienia otworu poniżej tej szacunkowej powierzchni poślizgu. Przejdę do następnego pytania. Czym kierowano się, ograniczając w paragrafie 4 rozporządzenia z 4 grudnia 2020 roku dostęp do rejestru dla starostów oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast? Na to pytanie odpowie pani dr Izabela Laskowicz. Ten ograniczony dostęp do rejestrów dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spowodowany jest przede wszystkim tym, że w takich rejestrach znajduje się informacja geologiczna.
Niemniej jednak każdy mieszkaniec każdej jednostki administracyjnej może zwrócić się bez problemu do starosty, który prowadzi rejestr i tam uzyska informacje o osuwiskach czy terenach zagrożonych w sąsiedztwie jego działki, czy na terenach, którymi jest zainteresowany, na przykład kupnem jakiejś działki. Także jak gdyby ten dostęp do tej informacji jest, tyle że nie z definicji. Z definicji jest wyłącznie dla tych osób, jak wójtowie, burmistrzowie, czy prezydenci miast. Dziękuję bardzo. Następne pytanie. Jakie działania powinien podjąć starosta w przypadku, gdy dla danego powiatu nie są opracowane mapy osuwisk? Jak uzasadnić merytorycznie, jak również pod względem finansowym, zlecenie realizacji terenowych kart geologicznych? I na to pytanie poproszę Pawła Marcińca o odpowiedź. Już koleżanka wcześniej powiedziała na referacie, że mapy osuwisk można pozyskiwać na dwa sposoby. Albo na podstawie map, które są sporządzane w ramach projektu SOPO i pozyskiwanie tych map z tego projektu, z bazy, albo poprzez wykonanie rejestracji tych osuwisk, czyli poprzez kartowanie geologiczne, terenowe i w ten sposób te mapy pozyskać. Wynika to z rozporządzenia, czyli tak naprawdę to jest uzasadnienie merytoryczne do wykonania, do finansowania takiego, do wykonania takiego rejestru map osuwisk, do map osuwisk dla takiego terenu. Dziękuję bardzo. Następne pytanie. Jaki jest koszt weryfikacji karty rejestracyjnej? No sobie pozwolę udzielić tutaj odpowiedzi. Koszt może być różny, zależy od różnych czynników, od z jakim to osuwiskiem mamy do czynienia, a przede wszystkim o jakości karty. Generalnie nasze podejście tutaj jest takie, że pierw chcemy zobaczyć ten materiał bez żadnych wycen, sprawdzamy, czy w ogóle jest co sprawdzać, bo zdarza się nawet bardzo często, że przychodzą do nas materiały kompletnie niespójne z rozporządzeniem, niespójne z naszą instrukcją, w związku z czym nie mamy możliwości, żadnych możliwości zaimplementowania tych informacji do bazy danych SOPO, a to jest konieczne, żeby, no bo taki jest cel, prawda, weryfikacji, żeby uzyskać numer identyfikacyjny bazy danych SOPO. Taki koszt dla jednej karty może wynosić 500 zł, może wynosić 1000 zł, dlatego że Państwo musicie też wiedzieć, że to jest weryfikacja nie samego dokumentu, ale też sprawdzamy to wszystko w terenie. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ustalamy koszty, to zawsze jest negocjacja, prawda? Państwo nam zlecacie jakiś materiał. Jeżeli mamy rejestr, Państwo prowadzicie, który do tej pory nie był spójny z rozporządzeniami, nie było numerów identyfikacyjnych i tych kar na przykład jest 200, 100 czy 50, to automatycznie też dla nas te koszty, to nie jest wtedy od sztuki te kwoty, co mówiłem, tylko wtedy inaczej podchodzimy do wycena. Po prostu, żeby wycenić weryfikację, musimy dostać informację mailową, z czym mamy do czynienia. Sprawdzamy na starcie, czy jest co weryfikować, bo nie sztuka, żebyśmy brali jakieś środki za weryfikację materiału, który wiemy na starcie, że jest nie do przyjęcia. Wtedy takiego w ogóle zlecenia nie przyjmujemy. Mam nadzieję, że wyczerpałem tutaj odpowiedź, więc przejdę do następnego pytania. Czy wszystkie otwory badawcze wykonywane na jednym osuwisku powinny być pełnorodzeniowane? I odpowiedź poproszę Pawła Marcińca. No, można powiedzieć, że odpowiedź powinna być krótka. Tak, wszystkie otwory powinny być pełnorodzeniowane, ale należałoby to zaznaczyć, że tak naprawdę no ważna jest może nie tyle ilość otworów, co jakość tych właśnie otworów. Dlatego czasami można zrobić wykonać tych otworów trochę mniej, natomiast powinny być wszystkie pełnorodzeniowane, aby uzyskać pełną informację o podłożu tego osuwiska. Następne pytanie. Czy moc można wykonać na mapie w skali 1 do 10 tysięcy sporządzonej w oparciu o bazę danych obiektów topograficznych BDOT 10K pozyskaną z GUGiK?
No i nie ukrywam, że nie jest to proste pytanie dla nas, dlatego że nie mamy pewności. Wydaje się, że tak, dlatego że ostatnia edycja map topograficznych w skali 1 do 10 bazuje właśnie na danych BDOT w skali 1 do 10 tysięcy, więc naszym zdaniem jest to dopuszczalne. Następne pytanie. Z wykładu pani doktor inżynier Izabeli Laskowicz wynika, że obserwacje metodą wizji w terenie i protokoły z obserwacji należy prowadzić dla osuwisk. Tymczasem wzór protokołu podany w rozporządzeniu dotyczy zarówno terenów, na których występują ruchy masowe ziemi, jak i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Na co wskazują objaśnienia we wzorze protokołu? Czy w związku z powyższym dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi należy prowadzić obserwacje metodą wizji w terenie i sporządzać protokoły z obserwacji? I tu bym prosił o odpowiedź panią Izabelę Laskowicz. To znaczy, zgodnie z prawem ochrony środowiska, prowadzenie obserwacji na terenach zagrożonych ruchami masowymi jest jak najbardziej dopuszczalne, ale biorąc pod uwagę to, co mamy w zapisie obecnie w rozporządzeniu, czyli te obserwacje mamy prowadzić stosownie do ryzyka, no to pierwszą rzeczą przed podjęciem takich obserwacji byłoby oszacowanie tego ryzyka. No jeżeli stwierdzimy, że to ryzyko jest, a to jest bardzo możliwe, że to ryzyko jest na terenach zagrożonych ruchami masowymi, no wtedy normalnie, tak jak i osuwiska, obserwujemy i tereny zagrożone ruchami masowymi i sporządzamy protokół. Takie tereny zagrożone mają oczywiście swój numer identyfikacyjny, zgodny z tym, co z numerem identyfikacyjnym z bazy danych, także tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań do obserwowania terenów zagrożonych ruchami masowymi. Dziękuję bardzo. Następne pytanie. Zaobserwowano uszkodzenie nasypu będącego elementem wiaduktu drogi krajowej. Czy jest to osuwisko, czy jest to uszkodzenie powstałe na przykład w wyniku nieodpowiedniego wykonania prac budowlanych? Komu starosta powinien to zgłosić? I tutaj proszę kolegę Pawła Marcińca o odpowiedź. No, trudno na odległość stwierdzić, czy jest to osuwisko, czy nie, bez szczegółowych badań. Tak naprawdę dla takiego osuwiska należy wykonać szczegółowe badania, przynajmniej prace terenowe i jeśli jest to osuwisko, to sporządzić kartę. Jeśli nie, to nie. Komu to zgłosić? No tak naprawdę rejestr prowadzi starosta i to starosta wykonuje tą kartę lub zleca wykonanie tej karty osobie uprawnionej. Również może to zlecić Państwowemu Instytutowi Geologicznemu, ale to jest, tutaj nie ma jakby w tej sprawie ograniczeń. Natomiast ważne jest tak naprawdę, ważne jest, by przeprowadzić prace terenowe i sprawdzić, na ile mogło to powstać w wyniku osuwiska, a na ile w wyniku błędu. Szczegółowe informacje często mogą się dopiero okazać możliwe do uzyskania po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. No, tak niestety bywa w takich sytuacjach. Jeszcze pozwolę tutaj dopowiedzieć do odpowiedzi kolegi. Tak naprawdę, czy to jest samo uszkodzenie nawierzchni drogowej nie wskazuje powodu, prawda? Nie wiemy, czy jest osuwisko. Nie jest to przesłanka, która nakazuje geologowi uprawnionemu wyznaczyć jakąś granicę osuwiska. Muszą być inne formy rzeźby terenu, więc należy popatrzeć poza drogę, prawda? Czy mamy skarpy, czy mamy pofałdowaną powierzchnię, czy w ogóle mamy to osuwisko, czy też nie. Jeżeli mamy teren płaski zupełnie, prawda, gdzie nie ma żadnego nachylenia, no to nie możemy tu mówić o osunięciu, prawda? Więc to są te rzeczy. Jeżeli osoba, która zadała to pytanie, ma wątpliwości, ja sugeruję przesłać nam jakąś fotografię i po prostu poradzimy, czy mówimy tu o osuwisku, czy jest w ogóle możliwość powstania osuwiska. Dlaczego to mówię? Dlatego, że przychodzą do nas też zgłoszenia pewnych elementów, że zniszczeń pod gdzie kreowany jest powód osuwiskowy, po prostu tam osuwiska nie ma i trzeba doszukiwać się innych przyczyn. Jeżeli pani uważa, że jest osuwisko, czy pan, że jest to osuwisko, bo są te formy i powstało to w ostatnim czasie, to tutaj przywołam ostatnią prezentację kolegi, gdzie możemy wykonać kartę w trybie interwencyjnym, prawda? Już mamy zagrożenie, pojedziemy, wykonamy taką kartę.
Przejdę do następnego pytania. Starosta od kilku lat prowadzi rejestr. Żaden mieszkaniec, ani żadna instytucja, jak również pracownik urzędu nie zgłosił, że jakiś teren jest zagrożony osunięciem się mas ziemnych. Czy prowadzony w ten sposób rejestr jest prowadzony prawidłowo? I tu bym prosił o odpowiedź pana Marcińca. No tak naprawdę no, nie mamy informacji, jak ten rejestr jest prowadzony, na podstawie czego. To znaczy, czy została tam wykonana inwentaryzacja osuwisk całego obszaru, nie poszczególnych elementów, czyli, bo tak naprawdę zgłoszenia, które, o których mówi tutaj pan zgłaszający, wynika, to są tylko punktowe miejsca. Mówią nam tylko o tym, czy w danym miejscu to osuwisko jest, czy nie ma. Natomiast tak naprawdę inwentaryzacja całego obszaru mówi nam nie tylko, gdzie jest osuwisko, ale przede wszystkim mówi nam, gdzie tego osuwiska nie ma, co jest w wielu przypadkach kluczowe dla prowadzenia polityki, odpowiedniej polityki zagospodarowania przestrzennego. Więc tak naprawdę, jeśli to są tylko informacje takie, że nikt do tej pory nie zgłosił, w związku z tym osuwisk nie ma, no to to raczej rejestr nie jest prowadzony prawidłowo. Natomiast jeśli była przeprowadzona wcześniej jakaś inwentaryzacja, i nie znaleziono tam żadnych osuwisk, nie zarejestrowano żadnych osuwisk, a w tej chwili nadal te zgłoszenia nie mówią o, znaczy nie ma dalej zgłoszeń o występowaniu takich osuwisk, no to wtedy ten rejestr jest prawidłowo prowadzony. Ale to no, ważne jest, jaki jest punkt wyjścia, to znaczy, czy była zrobiona inwentaryzacja dla całego obszaru, czy nie. Czy określono, że na całym obszarze nie występują osuwiska, bo to jest bardzo ważna informacja. Dziękuję bardzo. Następne pytanie. Czy wykazywane przesunięcie w zakresie kilku milimetrów rocznie jest groźnym sygnałem? Nim odpowiem na to pytanie, sprawa nie jest prosta, bo to jest zbyt ubogie pytanie. Brakuje nam szeregu informacji, żeby na nie odpowiedzieć. Zakładamy, że mówimy to o osuwisku, prawda, monitorowanym. Ważna jest wiarygodność tych informacji. Jeżeli czy są wiarygodne te milimetry w skali roku. Jeżeli na przykład są rzeczywiście takie stwierdzone, są wiarygodne, to czy to jest groźny sygnał? No to też zależy. Zależy od typu osuwiska, wielkości, miejsca, gdzie ten punkt, gdzie ten ruch został stwierdzony, bo to zawsze jest punktowo, najczęściej punktowo badane. Niemniej jednak w sytuacjach, gdzie mamy rotację, takie milimetry mogą być zagrożenie. Jeżeli mówimy w skali roku, należy pamiętać, że rok jest po następnym roku i na następnym rok mamy jeszcze następne lata i takie nawarstwianie milimetr w skali roku, jak zmierzymy, zbadamy, będziemy to badać przez 5 lat, to już będziemy mówić o centymetrach. Dla zabudowy jakiekolwiek tak naprawdę, według nas wtedy by był groźnym sygnałem. Ale tak jak mówię, na to pytanie nie możemy odpowiedzieć, mamy tak naprawdę za mało informacji. Przejdę do pytania następnego. Kiedy można spodziewać się objęciem systemu SOPO obszaru niżu polskiego, w tym miasta stołecznego Warszawy? Kolega Paweł. No tak naprawdę SOPO obejmuje już obszar, częściowo obszar niżu polskiego. Już jest wykonanych kilkanaście map osuwisk i terenów zagrożonych dla powiatów znajdujących się na niżu polskim. Zresztą nie tylko na niżu, tak naprawdę również na północy Polski, na wybrzeżu, w rejonie Poznania. Także no, to jest już dosyć rozległy obszar. To nie są tylko Karpaty. Zresztą taką mapę obszarów, dla których została wykonana mapa osuwisk i terenów zagrożonych, była pokazana na prezentacji ministra Piotra Dziadzio. Natomiast co dotyczy się samego miasta stołecznego Warszawy, nie jest przewidziana w tym etapie SOPO wykonywanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych dla miasta Warszawy. Wszystkie mapy, które nie są w tym etapie wykonywane, będą wykonywane w kolejnym etapie projektu SOPO. Dziękuję bardzo. Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o dofinansowanie do prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchem masowym ziemi, w tym do sporządzania MOC z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego programu?
To powiemy krótko. My jako Instytut nie mamy wiedzy na ten temat, ale tutaj to pytanie przekażemy do Narodowego Funduszu. Jak uzyskamy odpowiedź, przekażemy taką drogą mailową czy na stronach internetowych. Następne pytanie. Ile czasu PIK potrzebuje na weryfikację opracowania MOC sporządzonego przez wykonawcę, weryfikacja opracowania MOC sporządzonego przez wykonawcę innego niż PIK-PIP na terenie miasta stołecznego Warszawy? Ja odpowiem bardziej ogólnie, nie będę się skupiał na mieście stołecznym, bo to dotyczy wszystkich. Generalnie odpowiedź należy zacząć od zaplanowania tych prac. Jeżeli Państwo zlecacie jakiejś firmie, czy podpisujecie umowę na wykonanie takiej mapy, to biorąc pod uwagę, że ma to do nas przyjść do weryfikacji, my sugerujemy już na starcie, na samym początku ustalić harmonogramy. Dlaczego? Dlatego, że podmiotów proszących nas o weryfikacji jest znaczna ilość. Musicie Państwo wziąć pod uwagę, że mamy też inne zadania swoje, które musimy realizować i to nie jest tak, że przychodzi do nas zlecenie, prośba, rzucamy wszystko i po prostu to od razu wykonujemy. Dlatego nam zależy na wcześniejszym ułożeniu wspólnie harmonogramu. Jaki to jest czas? Trudno powiedzieć, bo to właśnie zależy od nakładu naszej pracy. Jeżeli Państwo taką umowę już podpisaliście, macie firmę, no to sugeruję jak najszybciej, żeby albo Państwo, albo firma się z nami skontaktowała, żebyśmy mogli sami zaplanować takie prace. Po prostu musimy wiedzieć, kiedy pracownik dostanie materiały, musimy zaplanować, ile czasu potrzebujemy na weryfikację kameralną oraz oczywiście zaplanować wyjazd w teren, żeby to wszystko potem sprawdzić. Dlatego to nie jest taka prosta odpowiedź. Dotyczy to tak naprawdę nie tylko miasta stołecznego, tylko wszystkich podobnych próśb, które są do nas kierowane. Ja może bym tylko dodał jeszcze dwa słowa, że tak naprawdę ta weryfikacja to jest nie tylko weryfikacja kameralna z zabiórka, tylko to jest przede wszystkim weryfikacja terenowa, wymagająca wyjazdu w teren, a więc też zależy od różnych czynników, między innymi też pogodowych. Jeśli dostaniemy taką informację wcześniej, jak kolega wspomniał, to my już na etapie wykonywania tej mapy osuwisk i terenów zagrożonych, współpracując z tą firmą, wstępnie już część rzeczy możemy weryfikować i sprawdzać, na ile zostało to poprawnie wykonane. Więc jakby automatycznie skraca się czas, który później mielibyśmy, gdybyśmy tego wcześniej nie robili. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, jakie do nas przyszło. Rozumiem, że pracownik administracji geologicznej starostwa, w nawiasie nie geolog, prowadzi wizję w terenie, obserwując na przykład, czy są jakieś wypięczenia lub zapadliska w terenie, czy pęka droga, czy osuwa się nasyp drogi, czy pękają ściany budynków. Jeśli w wyniku wizji w terenie stwierdzimy na przykład osunięcie drogi, po sporządzeniu protokołu i zdjęć przesyłamy je do PSG. Czy przed weryfikacją przez PSG, czy jest to faktycznie osuwisko, należy zawiadomić właściciela terenu, na którym ono wystąpiło? Kto ma zabezpieczyć, naprawić, przepraszam, bo przeskoczyło mi. Kto ma zabezpieczyć, naprawić osuwiska i kto to ma finansować? I tu bym poprosił o odpowiedź pani doktor Laskowicz. To znaczy tak, czy zawiadomić mieszkańca przed zgłoszeniem do PSG? Myślę, że warto zawiadomić mieszkańców, w ogóle warto zawiadamiać mieszkańców o tym, że są zagrożeni przez osuwiska. Myślę, że powinni być o tym poinformowani. Samo zagadnienie zgłoszenia do PSG, to tak jak mówiliśmy w referacie, wszelkie przejawy aktywności zanotowane w protokołach obserwacji, jeżeli tylko są podstawą do aktualizacji karty, a zwykle wtedy są podstawą, no to prosimy oczywiście o przesyłanie do nas. I tutaj była kolejna część tego pytania, ale też chyba się troszkę zgubiłam. To ja może tutaj sprecyzuję pewnie pytanie, bo w tym pytaniu jest, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, błąd logiczny, dlatego że wizja w terenie nie służy wyznaczaniu osuwiska. Żeby wyznaczyć osuwisko, należy przeprowadzić kartowanie geologiczne, bo rozporządzenie o tym wyraźnie mówi.
na podkładzie 1 do 10 tysięcy. Natomiast wizję w terenie wykonujemy dla rozpoznanych wcześniej osuwisk. To nie jest tak, że wykonując wizję w terenie, tak kolokwialnie powiem, odkrywamy osuwiska. Nie, to nie jest ta metoda. Wizję w terenie stosujemy do już wcześniej rozpoznanych i zinwentaryzowanych osuwisk. Jeżeli natomiast doszło do osunięcia, to nie jest to czynnością, żeby stwierdzić, czy to jest osuwisko, nie jest obserwacja, tylko kartowanie geologiczne. Jeżeli Państwo macie takie osuwisko, gdzie doszło do zniszczenia, powielę odpowiedź, zniszczyło infrastrukturę, zgłoście to nam, być może zakwalifikowane to będzie jako karta w trybie interwencyjnym, wtedy przyjedziemy i sprawdzimy. Tak? Tak. To dziękuję bardzo. Pytanie techniczne. Czy możliwe jest, aby prezentacje zostały przesłane na adresy mailowe uczestników? Nie, na adresy mailowe prezentacje nie będą przesłane. Państwo widzieli prezentacje, mogą się Państwo domyśleć, są bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o objętość. Skrzynki tego po prostu nie udźwigną, ale całe to dzisiejsze forum jest nagrywane i w najbliższym czasie nagranie to z informacji, jakie otrzymałem, będzie po prostu udostępnione na stronach Instytutu i będzie można się zapoznać z całym materiałem. Następne pytanie, dosyć długie, złożone, dotyczy przyjęcia ram działania w zakresie podejmowanych czynności przez administrację samorządową względem badań geotechnicznych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne próbujące negować dotychczasowe ustalenia wynikające z wprowadzonego w oparciu o artykuł 110a ustawy Prawo ochrony środowiska rejestru terenów zagrożonych. Proszę o przedstawienie stanowiska względem zapisu zawartego w ustawie Prawo geologiczne i górnicze artykuł 3 wskazującym, że ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych bez wykonywania robót geologicznych i opracowania geotechnicznych w nawiasie opinii geotechnicznych dokumentacji podłoża gruntowego projektu geotechnicznego sporządzanych na podstawie obowiązującego szeroko stosowanego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Ja tutaj pewnie nie usatysfakcjonuję osoby pytające, dlatego że stoimy twardo tutaj jako Instytut na stanowisko, trzymamy się rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Mówiliśmy to dzisiaj wyraźnie w referatach, jeżeli w kilku nawet miejscach, jeżeli mamy osuwisko, musi być wykonana dokumentacja geologiczno-inżynierska i musi być ona oparta na zaprojektowanych pracach właśnie dedykowanych tej dokumentacji. Następne pytanie. W oparciu o jakie przepisy prawa można żądać od wnioskodawcy przedłożenia do wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opinii Państwowej Służby Geologicznej o wyżej wymienionych dokumentach? Odpowie tutaj kolega Paweł Marciniec. Tak naprawdę w oparciu o prawo inwestora do żądania różnych efektów pracy. Z jednej strony jest to dokumentacja geologiczno-inżynierska zgodna z rozporządzeniem, ale inwestor może żądać wykonania różnych innych elementów, które jego zdaniem są konieczne do prawidłowego wykonania tej dokumentacji albo uważa, że te elementy w takiej dokumentacji powinny być zawarte. Z jednej strony jest to wymóg związany z rozporządzeniem o dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, ale z drugiej strony to inwestor decyduje, za co płaci i tak naprawdę czego wymaga do takiej dokumentacji. Ja jeszcze tutaj może dopowiem do tej odpowiedzi, dlatego że ja powiem kilka rzeczy wprost. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim ta odpowiedź, kontynuacja odpowiedzi będzie odpowiadać. Natomiast mówiliśmy dzisiaj dużo o ryzykach, prawda? Państwo pracujący w urzędach też ponosicie pewne ryzyka, dopuszczając pewne praktyki. Taka opinia, czy to Państwowego Instytutu Geologicznego, czy innego podmiotu, jest dla was korzystna przede wszystkim, dając wam jakąś ochronę, prawda? Że coś jest wykonane rzetelnie bądź nierzetelnie. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo duża część dokumentacji jest wykonywana tylko dlatego, żeby
odbębnić, powiem kolokwialnie, jakiś dokument, który ktoś w urzędzie sobie zażyczył. Przy czym celem dokumentacji jest sprawdzenie. To nie jest dokument, który trzeba przedstawić tylko, żeby się wybudować, tylko to jest, ma odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle można się budować. I tak naprawdę taka opinia podnosi jakość takiej decyzji potem. Wtedy dokumentacja, wykonawca, mając świadomości, że jego praca będzie opiniowana merytorycznie, nie mówię, tu kolega mówił na temat problemów ocen merytorycznych w starostwach, no będzie musiał rzetelnie się do tego przyłożyć, a nie wykonać tylko dokumentu, żeby wykonać dokument. Następne pytanie. Czy w ramach SOP-a w kolejnych latach planuje się inwentaryzacja osób w województwie zachodniopomorskim? A może przerwę to pytanie, dlatego że tu już po części była odpowiedź na to i też było w prezentacji. Kolega pokazał prezentacjach powiaty, które jeszcze w tym etapie SOP-o będą wykonywane w ramach SOP-o. Pozostałe będą w czwartym etapie, czyli po 2024 roku. Tak mamy zaplanowane. Czy PIG na zlecenie na przykład starosty przeprowadza inwentaryzację osuwisk w celu zinwentaryzowania ich w powiecie? To może Paweł Marciniec odpowie. Tak, takie zlecenia PIG wykonuje, chociaż w związku z ogromnym obciążeniem związanym z realizacją projektu SOPO, no czasowo jest to dosyć trudne, więc owszem, wykonujemy, natomiast terminy realizacji są dosyć odległe, no w związku właśnie z takim obciążeniem. Jeszcze jedno pytanie od tej samej osoby. Czy są dostępne środki finansowe na wykonywanie inwentaryzacji osobistych w powiecie? Jeśli tak, proszę o wskazanie, z jakiego funduszu starosta może pozyskać takie środki. No my znamy tylko drogę, jaką my wykonujemy, prawda? My uzyskujemy środki z Narodowego Funduszu. Nie są nam znane inne źródła finansowania, o które mógłby się ukłonić powiat, żeby nie czekając na harmonogram SOP-o wykonać we własnym zakresie. Następne pytanie, czy będą dostępne materiały, jak prawidłowo powinna wyglądać DGI? No to w sumie już na to odpowiedzieliśmy, dlatego że całość materiału będzie udostępniona na stronach www. Następne pytania. Czy PIG-PIP w ramach swoich działań i bieżącej współpracy z ministrem do spraw środowiska widzi potrzebę dokonania zmian legislacyjnych w zakresie procesu i stawianych wymogów na etapie projektowania robót i prac geologicznych na etapie dokumentowania geologicznego? Rozchodzi mi się tu o potrzebę zmiany w ustawie prawo geologiczne i górnicze obowiązujących aktów wykonawczych dotyczących projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich i dokumentacji hydrologicznych oraz innych dokumentacji geologicznych. Dotyczy to oczywiście dokumentowania geologicznego na obszarze osuwisk i terenów zagrożonych. To może od razu odpowiem na to pytanie. Czy widzimy potrzebę? Tak, widzimy potrzebę. Myśmy już dzisiaj mówili o konieczności wprowadzenia przede wszystkim definicji o osuwiskach. Natomiast jeżeli chodzi o rozporządzenia dotyczące projektów czy dokumentacji, tak, już nawet zgłaszaliśmy tego typu potrzebę, żeby wprowadzić, że w przypadku osuwisk konieczność, będzie konieczność wykonania, rozpoznania płaszczyzn poślizgu, bo płaszczyzny poślizgu też polskie prawie nie istnieją, po to, żeby wykonawcy po prostu rzetelnie byli po prostu zmuszeni do prawidłowego rozpoznania osuwiska. No i oczywiście będziemy rekomendowali też, żeby wykonywać to co najmniej podwójnym aparatem rdzeniowym, żeby otrzymać pełny uzysk rdzenia. Następne pytanie, to od razu powiem, że to jest pytanie do Pawła Marcińca. Kiedy można się spodziewać publikacji nowych instrukcji oraz wytycznych, o których była mowa w prezentacji pana Marcińca? Sprawa, chcielibyśmy jak najszybciej, natomiast wszystkie te instrukcje finansowane są w ramach projektu SOPO i nie były przewidziane, publikacja tej nowych instrukcji nie była przewidziana na początku realizacji tego projektu. W związku z tym
ze zmianą rozporządzenia zaistniała konieczność wykonania takich instrukcji i wiąże się to ze zmianą umowy z Narodowym Funduszem, który jakby finansuje tą, finansuje publikację takich instrukcji. Przypuszczamy, że jeśli chodzi o klucz do obserwacji, powinien się on pojawić w tym roku, natomiast instrukcje zapewne pojawią się dopiero na początku przyszłego roku. Dziękuję. Następne pytanie. Czy jeśli na mapach osuwisk, które były wykonane na przykład w 2010 roku, mamy wyznaczone osuwiska aktywne, które nie przejawiały w tym czasie aktywności, czy nadal należy je traktować jako aktywne? Czy w trakcie aktualizacji map staną się one osuwiskami okresowo aktywnymi, mając na uwadze fakt, że zostały wyznaczone, bo przemieszczenia na nich występowały w ostatnich 5 latach przed ich wyznaczeniem? Proszę o odpowiedź panią Laskowicz. To znaczy tak, jeżeli faktycznie na tych osuwiskach nie zarejestrowano w ostatnich 5 latach przemieszczeń, wtedy oczywiście staną się one osuwiskami w czasie aktualizacji, osuwiskami okresowo aktywnymi. No ale nie jest to oczywiście reguła, bo osuwiska aktywne te 11 lat temu mogą być aktywne do tej pory, bo mamy przecież grupę osuwisk stale aktywnych, w związku z tym tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi i jednoznacznego jakiejś reguły, która by nam to regulowała. Także tylko wizyta w terenie i aktualizacja mapy odpowie nam na takie pytania. Dziękujemy naszym ekspertom. Przypominam Państwu, że pytania, na które nie uzyskaliście odpowiedzi, oczywiście także nie pozostaną bez odpowiedzi w ciągu kilku dni. Będziemy te odpowiedzi zamieszczać na naszej stronie internetowej. Oczywiście także poinformujemy Państwa mailowo. Na tym kończymy drugie forum Państwowej Służby Geologicznej. Dziękuję Państwu serdecznie za uczestnictwo i zapraszam do kontaktu. Oczywiście w miarę możliwości naszych kompetencji zawsze służymy pomocą i radą. Zapraszam też Państwa do korzystania z naszej strony, strony Centrum Geozagrożeń, na której znajdziecie Państwo wiele użytecznych, jak sądzę, informacji. Raz jeszcze dziękuję bardzo, a teraz o kilka słów. Proszę jeszcze dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, pana doktora inżyniera Mateusza Damrata, który zakończy nasze spotkanie. Dziękuję za głos. Serdecznie dziękuję Państwu za udział w całym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, że ten kontakt z geologią, często mieszkańców, których Państwo reprezentują, mieszkańców Waszych powiatów, z geologią związaną z geozagrożeniami, ruchami masowymi, a szczególnie z osuwiskami, to jest często bardzo trudny temat. Są implikacje związane z osuwiskami, chociażby wpływające na nasze kwestie ekonomiczne, planowania przestrzennego. I mam nadzieję, że Państwowa Służba Geologiczna i Hydrogeologiczna, która nawet w nazwie ma element służby, służy profesjonalną, wiarygodną i uczynną pomocą, zarówno dla Państwa, jak i dla mieszkańców. I tak widzimy rolę IGU, który pełni obie służby, żeby był właśnie jak największą pomocą, upowszechniał wiedzę, służył wiarygodnymi ekspertami i tak tę rolę widzimy. Mam nadzieję, że dzisiejszy forum i formuła tego forum, również zawierająca w sobie dyskusję, odpowiedź na pytania dla Państwa, sprawia, że również tak wspiera naszą rolę. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za udział. Również dziękuję pracownikom merytorycznym za duże zaangażowanie i przygotowanie tak wartościowej prezentacji. Korzystając z okazji, chciałbym jednocześnie już zaprosić wszystkich Państwa na trzecie forum Państwowej Służby Geologicznej pod tytułem Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Serdecznie zapraszamy i jeszcze raz dziękuję za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Do widzenia.